czasie Hexensnachtu, gdy nadchodzący rok budzi zmarłych, wzywając ich z nieoznaczonych grobów oraz niepoświęconych miejsc spoczynku, tylko przeklęci i potępieni opuszczają domostwa. Bezpieczni są jedynie kapłani Mora, czuwający na ponurej warcie przed niespokojnymi duszami. Zatem kim jesteś? Głupcem? Przeklętym duchem? Czy samotnym kapłanem, żeby przed samym Hexensnachtem wyruszyć w podróż, gdy zaczynają krążyć plotki o bezgłowym jeźdźcu zdobywającym ponure trofea w całej tej krainie? Cześć, ja jestem Stanford. Zapraszam Was na scenariusz Piekło jedzie do Halt. Jakoś wypada zacząć tę sesję. Wypada w sposób taki, że zagramy sobie jak zwykle Warhammera z dwójką graczy, która już miała szansę na moim kanale wystąpić i z, o dziwo, dopiero debiutantem, bo aż jestem w szoku, że zjawi mnie dane nam było jeszcze zagrać. Zagramy sobie w Warhammera i w przygodę, która nosi sławetny tytuł Piekło jedzie do Halt. Przygodę, którą chciałem rozegrać już dawno temu, ale rok temu jakoś nie udało mi się spiąć, żeby ją poprowadzić, a potem jakoś tak sesji halloweenowych za dużo w roku nie ma się okazji poprowadzić, więc musiałem poczekać raptem parę miesięcy. No ale tak to już jesteśmy. Zanim przejdziemy do typowego wstępu, do rozpoczęcia scenariusza, jak zwykle będę prosił przy takich jednostrzałach o lekkie przedstawienie graczy. Nie samych postaci, ale graczy. I wiem, że jak się u mnie gra już kolejny i kolejny i kolejny raz, to ciężko jest cokolwiek powiedzieć. Dlatego z najbardziej doświadczoną postacią, która tutaj u mnie występuje, jest Marchewka. Marchewko, od ciebie zacznijmy. Bonjour. Jak zawsze. Marchewka Pożogi. Przyszłam sobie do karczmy i tak sobie tu siedzę już prawie 2 lata. Na razie jeszcze nic nie prowadzę. Może coś się kiedyś uda, może kucyki, nie wiem. U Stanforda gram już jakiś czas. Najgorszy błąd mojego życia, nie grajcie u niego, to jest słaby mistrz gry. Też nie polecam. Nie, no tak stwierdziłam, że zagram. No i jestem. Dzień dobry. Nikt się nie chciał zgłosić, no i padło na Marchewkę tym razem. Marchewka, to jest też bardzo ciekawe, bo ty za każdym razem chyba, jak u mnie się przedstawiasz, mówisz, że jeszcze nie prowadzisz, więc czekam, aż będzie ten odcinek, kiedy powiesz, w końcu poprowadziłam i będziemy mogli taką klamrą sobie to spiąć. Drugi niech będzie w takim razie Kazek, Wiedźmin Head, czy też Rpaf. Powiedz, co tam o sobie. No tak, jestem Kazek, na karczmie jestem od też ponad roku. Cóż, co ja mogę powiedzieć o sobie? Fan Wiedźmina, fan lotnictwa, przez ostatnio nawet założyłem kanał, który powoli stawia pierwsze kroki i się rozwija. Jeśli ktoś chciałby inne spojrzenie na Wiedźmina, to zapraszam, tak jak Stanford powiedział, Rpaf, pierwszy tego. Cóż, Wiedźmin tylko 800 lat później do tego, co się dzieje w książkach, a jutro sesja, cóż, która była moim małym marzeniem, odkąd tego skończyłem 12 lat, więc cóż. Zapraszam do obozu Herosu. Powiedz, co to za sesja, bo nagranie, które będziemy mieli, ono się pojawi jakiś czas później, oczywiście już po tej sesji dawno temu, więc powiedz, co będziesz prowadził. Dobrze, to będę prowadzić Parsego Jacksona. Parsy Jackson i Bogowie Olimpijscy, taka książka stworzona przez Ricka Riordana, gdzie cóż, Bogowie Olimpijscy istnieją w naszym świecie, są ich tego dzieci, które nazywani są Herosami. Jest obóz letni zwanym obozem Herosów lub z angielskiej wersji z oryginału obozem półkrwi. Taka kolonia dla dzieci z ADHD, gdyż ADHD w tym świecie jest tak, że to masz problemy z uczeniem, bo twój umysł jest przystosowany do tego, do starożytnej greki, a nie współczesnego angielskiego. Przez to masz problemy z nauką. Więc wydaje mi się, że to będzie początek kampanii, jeśli to będzie kilka dni później po nagranie po sesji, to widzowie już będą wiedzieć.
Ja jestem na 90% przekonany, że to jest po prostu początek wielkiej przygody, druga era Herosów. Już nie Parsy, nie Annabeth, a inne postacie nowe. Więc ja jutro będę wiedział, jak wyjdzie tego, jak to wyjdzie. Widzowie już pewnie wiedzą, o ile oglądali albo słuchali. Tak, więc... no zakrzywiamy tutaj trochę czasoprzestrzeń, bo kiedy ten odcinek wyjdzie, to twój odcinek już prawdopodobnie będzie na kanale, więc jak najbardziej będzie to do obejrzenia u ciebie. Do posłuchania. No i teraz Jawi, ciebie muszę zapytać o krótkie przedstawienie się, ale bardziej chodzi mi o to, że ja jako mistrz gry i jako gracz nie kojarzę ciebie w ogóle z Warhammerem. Powiedz mi, jaki jest twój może main system, albo co cię skłoniło jeszcze do zagrania tutaj Warhammera? Dzień dobry, jestem Jawi i niewiele rzeczy mnie skłania do Warhammera, chyba że jest Stamford jako mistrz gry. Nie żebym się tobie słodził, ale tak jak sam stwierdziłeś, to troszkę jest dużo czasu minęło, odkąd ja czekałem na możliwość grania z tobą, a ty też poniekąd czekałeś na szansę, żeby zagrać ze mną. My się spotkaliśmy na Karczmakonie, tam sobie tam gadaliśmy, co kto pamięta, ten pamięta, co było na Karczmakonie, zostanie na Karczmakomie. Jeżeli chodzi o Warhammera, kiedyś miałem tą pierwszą edycję polską, którą kupiłem za 395 tysięcy złotych, coś takiego. I myślę, że to był najdroższy, jeden z najdroższych podręczników w świecie polskim. Już teraz nie ma takich cen. I cóż, poniekąd krew i błoto, więc nie mogę się doczekać. Jeżeli chodzi o moje główne systemy, no lubię psychologiczną jazdę, co by nie patrzeć. Wszelkiego rodzaju imersje, jakieś szaleństwa, takie troszkę podchodzenie pod odgrywanie postaci mocniejsze. Oczywiście przede wszystkim, żeby wszyscy się bawili. Nie mam zamiaru tutaj coś zabierać, ani nie wiem, robić z siebie jakieś światełko. Mam nadzieję, że wszyscy się będziemy bawić dobrze i dziękuję, że mam możliwość, żeby sobie z wami zagrać. Tak jest. Dziękuję ci bardzo. Ja też dodam jeszcze od siebie, że ja powiedziałem kiedyś, że jak mi ktoś ma poprowadzić Warhammera, to jest to Stamford. Tak wyszło, tak mówiłeś, to prawda i miałem dla ciebie też przygotowany slot, ale wyszło w naszym małym losowaniu, że i tak się załapałeś, chociaż zadebiutowałeś u mnie w sesji ze Słowian, a nie z Warhammera. Ale jeszcze uda nam się zagrać na pewno w takich czy innych składach nieraz. Mam nadzieję i nie tylko Warhammera, ale może i też coś psychologicznego Jawi, tak jak tutaj powiedziałeś. Bo i to na półce z tyłu czeka na swoją kolej. Ale przejdziemy sobie już do tego, po co się tutaj spotkaliśmy. Przeniesiemy się do świata Warhammera. Kochani, posłuchajcie. Dzień czy też noc wiedźm. Imperialny Nowy Rok. Hexensnacht. Różne nazwy przyjmuje i przyjmował kiedyś ten dziwny dzień z kalendarza Starego Świata. Pora poświęcona Morowi, panowi śmierci, kiedy to jego kapłani opuszczają domostwa i swoje kaplice, aby na cmentarzach odprawiać obrzędy ku pamięci zmarłym. Inni mawiają, że kapłani w tym czasie zatrzymują zmarłych, aby tamci nie wychodzili ze swoich grobów i nie nękali ludności zamieszkującej imperium. Granica, która oddziela świat żywych od świata umarłych, zaciera się tej nocy. Sny, których można doświadczyć w Hexensnacht, uważa się za prorocze. I to prorocze w skali całego następnego roku. To czas, kiedy dwa księżyce znanego ludziom świata, a więc Manslip i Morslip, świecą bliźniaczo na niebie, emanując blaskiem swojej pełni. Ten drugi, Morslip, swoją zieloną poświatą zdaje się wręcz dominować nad swoim bratem. To on, jak mawiają ludzie i podania, odpowiedzialny jest za budzenie się wszelakiego zła w imperium. Nim straszy się dzieci i dorosłych i to przed nim należy się chronić. Jest to jedna z dwóch nocy w roku, kiedy możecie być pewni, że spotkacie te dwa księżyce świecące obok siebie. Drugą taką nocą jest noc tajemnicy.
która jest w głębokim, głębokim lecie. Ale nie tym się teraz zajmujemy. Taka noc przypada na noc jutrzejszą od momentu, kiedy zaczynamy dzisiejszą przygodę. Trakty i ścieżki głębokiego Rejklandu pokryte są śniegiem. Zimny wiatr smaga wasze twarze i inne odkryte fragmenty ciała, co powoduje, że nakrywacie się jeszcze bardziej. W oddali słońce zachodzi za ośnieżonymi szczytami gór szarych, a to oznacza, że zaraz zrobi się jeszcze zimniej. Ile byście dali za to, aby mieć własną łódź rzeczną? Nie taką, co by na niej łowić ryby, ale taką, którą można płynąć razem z towarami albo i barkę rzeczną. To dopiero. Ach, wtedy żaden mróz czy wiatr nie byłby dla was straszny. Rozglądając się na boki, próbujecie nie wpaść w bruzdy, swoiste koleiny w tej błotnistej drodze. Szum rzeki niesie się przez opasłe drzewa lasu Reykjavik. Tu i ówdzie usłyszeć możecie pochukiwanie sowy, ale włosy stają wam dęba, gdy odpowiada im raz po raz zawodzenie i wycie wilków. Tak mogło być. I tak było do pewnego momentu. Bo teraz koła wozu zapadają się coraz bardziej w błotnistą breję, którą miejscowi nazywać mogą drogą. Okuci w płaszcze podróżne zajmujecie miejsce w powozie. Przed wami zasiada niski, pulchny i łysiejący mężczyzna o szarych, zapadniętych oczach. Policzki ma rumiane, prawdopodobnie od mrozu. Widzicie bijącą od niego ekstrawagancję. Gość ubiera się nietuzinkowo, eleganckie szaty z grubym futrem chronią go przed zimnym wiatrem. Gestykulując, ukazuje dłonie pełne barwnych pierścieni. Popija alkohol, siąka nosem co chwilę i mówi. On bardzo dużo mówi, to się nawet roznosi gdzieś echem w waszych głowach, bo nie wszystko jesteście w stanie zanotować, zapamiętać. Kiedy siedzicie w tym powozie, myśląc o tym, jak jeszcze niedawno ciężko było wam podróżować, trochę odtajacie, trochę nawet może odkrywacie swoje ubrania, bo jest tutaj troszeczkę cieplej, ale tylko trochę. Chciałbym, żebyście powiedzieli mi, jak wyglądają wasze postacie, kim są, jak się nazywają, przedstawcie je trochę. I tutaj znowu zaczniemy sobie od marchewki, która wcieli się w rolę Mirany. Tak, więc moja postać ma na imię Mirana, ma 21 lat, dosyć szczupła, 1,72 m, więc myślę, że dość wysoka. Brązowe, ciemnobrązowe włosy splecione w dwa warkocze, szare oczy, na sobie ma jakieś zwykłe, już pewnie znoszone ubranie, kaptur. Z zawodu flisaczką, chociaż w tych czasach to mało kto się przewozi, więc właściwie bardziej rybaczka niż flisaczka, ale podróżuje, jakoś to idzie. Dobra, no to dalej. Kazek, czyli nasz drugi flisak, Pipin. Pipin Landman, niski, niziołek, też flisak, też rybak. Jak nie może spławiać drewna rzeką, to zajmuje się głównie gotowaniem, gdyż jest tym dobry, wiadomo, też jest dobry w ocenianiu dań i dań innych. Najlepiej krytykować dania innych, bo tylko jego dania są najlepsze. Niski ma na sobie płaszcz, który też jest odpowiedni na niego, ciepły, ubrany, po torbie jakaś butelka alkoholu, żeby to rozgrzać się na tym zimnym pustkowiu. I jak to niziołek, no. To masz niska jedyny. Czutek. Nasz jedyny niziołek w towarzystwie, więc no tutaj na pewno się odznacza pośród naszej dwójki ludzi, ale nasz drugi człowiek jednakże tak bardzo niepasujący do dwójki rybaków, Nat. Nat w gruncie rzeczy nie pasuje do wielu ludzi, ponieważ Nat jest z jednej strony inżynierem, z drugiej strony w jego oczach można szybko się zauważa, że on spogląda na świat troszkę innymi oczami. Że patrzy i widzi liczby, cyfry. Jest to specyficzna osoba ubrana bardzo w
na ostatni guzik, że tak powiem, tak jak tatuś uczył. Bo tatuś wiele rzeczy nauczył Nata i niestety Nat jest tego rodzaju człowiekiem, który słucha po prostu tego, co mówią jego rodzice. Często można usłyszeć od niego, że mama powiedziała, tata powiedział. I on jest tego rodzaju osobą. Wytrzymujecie z nim tylko dlatego, ponieważ jest on w jakimś sensie półgłówkiem, ale jednocześnie geniuszem. I tyle, co mogę powiedzieć o jego budowie. Przeciętnej budowy człowiek czasami często się garbi i to jest jego taka troszkę negatywna cecha. Nie jest jakiś przepiękny, ale jest pełen zagadek, jeżeli moglibyście na tym w taki sposób specyficzny na niego patrzeć. To jest zagadkowa osoba. I półgłówek. Co mam sobie tutaj rozegrać pięknie. Parę razy półgłówek, więc to mi się podoba. Dobrze, wracamy do tego turkoczącego powozu. Zmienimy sobie tylko trochę. Ależ macie szczęście, że na mnie trafiliście. Przecież byście tu pomarzli na tym trakcie. Coś by was zeżarło prędzej czy później. Goswin Samter, do usług. Mężczyzna wyciąga swoją pulchną dłoń na przywitanie, a za tym idzie wyciągnięta w waszą stronę butelczyna wina, które możecie sobie podzielić na troje, jeśli tylko chcecie. On sam ma swoją butelkę, którą pociąga co chwilę i za każdym łykiem siąpi głośno nosem, tak jakby nabawił się jakiegoś mocnego kataru. Nat Fleischer, miło mi pana poznać. Dziękuję. Tata zawsze mówi, że trzeba się dzielić. Dziękuję. Jak dają, to trzeba przyjmować. No. Miło mi pana poznać, panie Gosling. Gosling, przepraszam. Goswin, niech będzie. Mów do mnie Goswin. A, w porządku. Widziałem, że podróżujecie tutaj tacy wymarniali, a idziecie w stronę mojego pięknego, milutkiego i malutkiego Halt. Ja także wracam do Halt. Ktoś chce zepsuć wszystko, na co pracują mieszkańcy. Morderstwa. Morderstwa w Halt. Kto by pomyślał, ale cieszę się, że was spotkałem. Każda dodatkowa para oczu i rąk przyda mi się, aby rozejrzeć się po okolicy. Uznajmy to za spłacenie waszego długu. Mężczyzna patrzy na was tak, jakby on był szlachcicem, a wy byście byli teraz trochę pod jego butem, ale cały czas mówi to serdecznie, mówi to radośnie, tylko że stawia was trochę w sytuacji, w której nie możecie tego odrzucić. Jest zdecydowanie wyżej na drabinie społecznej, więc jego słowa wyglądają tak, jakby się trochę wami bawił, ale z drugiej strony cieszy się, że was spotkał. Więc bardzo ciężko jest tego typu personę wam rozgryźć od samego początku. On rozkłada ręce te pierścienie migoczą w świetle zachodzącego słońca, które wdziera się do powozu. Wóz podskakuje tu i ówdzie, czasem się wręcz zatrzymuje, a z lasu ciągną się ryknięcia czy też krakanie. Mężczyzna oczekuje na to, czy odpowiecie, czy się zgodzicie, czy po prostu będziecie cicho i tak jak on tego chce. Tak, tak. Ja. Moja mama zawsze mówi, że długi trzeba spłacać jak najszybciej, czym szybciej i nie wolno czekać, nie wolno nigdy czekać. Zgadzam się w pełni. A co ty, Pipin, co o tym sądzisz? Ja na słowa o długu już chciałem coś powiedzieć, że to chciałem znów powtórzyć, że to nie moja wina, że ta barka wpłynęła w nabrzeże, ale dałem już sobie w spokój. Patrzę się na Nata. Tak, przyjmiemy to. Dług jak najszybciej trzeba spłacić. Zgadzam się z wami, panowie, zgadzam i witam się. Mirana, naprawdę po prostu z nieba nam pan spadł, jeżeli można tak powiedzieć. No, gdyby nie pan, to nigdy byśmy tam nie dotarli. No. Pan to złoty człowiek po prostu. No. Oj, złoty, zgadzam się. No, to żadna moja zasługa. Możemy przyznać, że Sigmar na was spojrzał swoim przychylnym okiem, albo sam Tal, Manan. Ktokolwiek, ale trzeba sobie pomagać, tak jak ja pomogę wam, tak i wy mi pomożecie. Poza tym o tej porze roku rozbójnicy wychodzą ze swoich nor, ale nie wydaje mi się, żeby to oni mogli cokolwiek zrobić i zaatakować miasteczko. To coś gorszego, więc tym bardziej nie mogłem pozwolić na to, aby zostawić was tutaj na tym trakcie.
to czas bandytów, ale i magicznych istot pochodzących z czeluści samego Reykwaldu. Ach, ciężkie czasy nastają. Mówi pan, że mroczne takie to, a to wie pan coś więcej? Coś tu jakieś takie legendy? Może coś ten, tak z ciekawości oczywiście, nie? Nie to, że żeby mnie to interesowało jakoś, ale tak wie pan, z czystej ciekawości, nie? Legendy. To czas tworów takich jak sam Dullahan. Bezgłowy jeździec, który dawno, dawno temu nawiedzał nasze miasteczko. To stworzenie ciemności. Przeklęte samą śmiercią. Jeździec bez głowy, który podróżuje niosąc zgubę tym, którzy go ujrzą. Jest... W sensie okaże, że zamiast głowy ma dynię. Jest złowróżbnym omenem. I tylko ci o szlachetnym sercu lub naprawdę niewinni mogą przeżyć takie spotkanie. Tak mówi legenda, ale ile w tym prawdy, to sami wiecie. Może mieć i dynię. Według legend dynię ma pewnie na głowie, albo i dwie. Ale jak to też mówią, no według, w każdej legendzie kryje się ziarnko prawdy, tak? Tak, legendę dynię można znaleźć na polu, to na pewno. I on tak co roku tutaj przyjeżdża, ten jeździec, ten bez nogi, bez głowy, bez... Bez czegoś na pewno, Nadzie. Długo jeszcze do wioski? Długo? Jeszcze do haltu? Kawałek jeszcze, spokojnie. Paskudna noc nadchodzi. Więc powinniśmy tam zdążyć. Jeszcze przed późną nocą. Nie ma się czego bać. Co ty wyglądasz, jakbyś się przestraszył? On tak chciałby tyknąć Nata wręcz ręką, ale jest gruby po prostu, nie sięga wręcz. Tylko tak machnął ręką, jakby muchę strącał. Nie bój się. Ja się nie boję. Trzymam kurczowo nóż oczywiście i się nie boję. A noce takie jak te upewniają mnie w przekonaniu, że trzeba działać dla dobra społeczności za wszelką cenę. Sam wracam z dalekiego Nuln, żeby pomóc naszej małej społeczności. Bo skoro jakieś złe rzeczy się dzieją, no to trzeba pomagać. Trzeba próbować, ale wracając. To wszystko to jedno wiejskie bajdurzenie. Ludzie powiadają o zabiciu Dullahana kołkami z pnia wierzby, ściętymi podczas pełni księżyca, albo za pomocą srebrnego ostrza. Gadają, że jeśli stracona głowa zostanie znaleziona, Dullahan może odejść i wrócić tam, skąd przybył. Mogę wam powiedzieć, że te wszystkie opowieści to jedynie brednia. Bez wątpienia ta legenda jest przykrywką dla jakiegoś bandyty albo innego szarlatana z rynku w Halt. I to musimy sprawdzić. Dobrze, no pomożemy jak najbardziej. No, to jak, no, wiadomo, długi trzeba spłacać, tak? No, my chętnie pomożemy. No i tak w tamtą stronę idziemy. Więc. No i jakby to wyglądało, człowiek bez głowy? Przecież to jest niemożliwe. Ja nie wierzę w takie rzeczy. To w ogóle nie trzyma się kupy. Powiedzcie mi, bo opisaliście już, jak wyglądacie i mniej więcej jak ubraliście się, by poradzić sobie z zimnem, ale jak wasze postacie czują się w takich warunkach? Bo mamy tutaj pewną zmianę. Nadal jest zimno, to jest mroźny wieczór, przechodzący już w mroźną noc w tym momencie. Powiedzcie, co mniej więcej odczuwają wasze postaci, mogąc teraz podróżować nie, no, na wozie jednak, a nie zamarzając gdzieś w tej błotno-śnieżnej Brei. Jak podchodzicie do tego mężczyzny? Na pewno siedzenie w zamkniętym pomieszczeniu może i jest gdzieniegdzie dziurawe i ten wiatr smagający wóz przelatuje, ale jednak jest to o wiele lepsze niż tego chodzenie na zewnątrz. Szczególnie, że jako niziołek zwykle nie używam butów, a brak butów i zima kończy się zwykle odmrożeniem. Więc cóż, wszystko jest lepsze niż chodzenie na bosaka po śniegu. Ja myślę, że Mirana na pewno czuje zmęczenie, bo
No jednak chodzenie po błocie nie jest rzeczą przyjemną ani nie wyczerpującą. Co do tego człowieka, no na pewno się ucieszyła, że go zobaczyła na drodze, bo no to jednak fajniej, tak jak było wspomniane, podróżować na wozie, a nie chodząc. No nie to, że nie ufa, bo nie ma na razie powodów, ale pewien dystans mu się na pewno trzyma, no bo jakby nie było, jest to obca osoba, tak? Więc to myślę, że tak. Jak najbardziej. Jak Nat do tego podchodzi? Mama zawsze mówiła, że ciężka praca jest konieczna i czasami trzeba poświęcać się dla ciężkiej pracy, więc owszem, jestem brudny, jest mi zimno, jest mi bardzo zimno. Jest mi bardzo wilgotno i generalnie to jest nieprzyjemna pogoda, ale tutaj tak długo jak Mirana i Pippin są ze mną, oni są wspaniali przecież. Pippin jest taki inteligentny, on wie wszystko. A Mirana jest tak naprawdę... Ale to tak między nami. Mirana jest mięśniami tej operacji. Ja się przy Miranie nikogo nie boję. Owszem, Pippin jest mały, ale też między nami. Pippin jest mały i generalnie jest taki mądry, ale Mirana, ja przy Miranie się bardzo bezpiecznie czuję. I ja się tak naprawdę tego rycerza nie obawiam. A ten pan, który nas podwiózł, jest bardzo miły. No i tyle. No co mogę więcej powiedzieć? Jeszcze winem poczęstował. Pranie trzeba będzie zrobić, wiadomo, w święty dzień, no być może jutro pranie zrobię, bo tak mama mówiła, że brudzić się nie wolno, że to co za dużo, to niezdrowo jednak. Zdecydowanie. Przemyślenia i słowa tego mężczyzny towarzyszą wam przez dłuższy czas. Słońce zaszło już za szczyty Gór Szarych. Zimne, czyste, nocne niebo zaczynają rozświetlać pierwsze gwiazdy i towarzyszące im dwa księżyce. Manslip przypomina przymknięte oko, a Morslip to zielona, przypominająca czaszkę kula, która rzuca swoje zielone światło na okolice. One nie są jeszcze, jeśli mogę tak powiedzieć, w pełnej pełni. To jeszcze jest ten ostatni moment przed nią. Cichną nocne zwierzęta. Odgłosy lasu stają się niesłyszalne, kiedy powóz wjeżdża na wzgórze, z którego rozpościera się widok na całą dolinę. Otoczone murem miasteczko odznacza się punktami świateł latarni oraz dymem, który unosi się z kominów. I widzicie to w bocznym okienku, w bocznych drzwiach waszego powozu, którym podróżujecie. Dlaczego w ogóle, może nie dlaczego, ale co wiecie o miasteczku Halt? Halt to jedno z miasteczek rolniczych rozsianych u podnóża Gór Szarych. To tutaj, w dorzeczu rzeki Schilder, mieszkańcy trudnią się uprawą chmielu, kukurydzy i dyń. Władze znane są z dostarczania na rynek dobrej jakości wełny oraz handlu samymi owcami, stąd zawsze można liczyć na intratny dochód, wybierając się w te okolice. Halt jest jednym z ostatnich przystanków, co można rozumieć dwójnasób. Można zebrać towary z lokalnego rynku, aby dokonać jeszcze lepszych wymian w mieście Eilhart. A druga kwestia jest taka, że Halt to jedna z ostatnich osad, w której liczni poszukiwacze przygód wyruszają w góry. Położenie miasteczka wśród rzek umożliwia działanie licznym młynom, co pozytywnie wpływa na jakość chmielonego piwa, z którego słynie cały region. Więc macie obraz dość odizolowanego Halt, ale jednocześnie dobrze prosperującego, rozwijającego się. Stąd między innymi może dlatego chcielibyście się tutaj wybrać. Może próbowaliście dokonać tego rzeką, ale tak jak Pippin powiedział, to wcale nie jego wina, że ta barka gdzieś utknęła, czy też rozbiła się. Co się z nią stało, to już zostawiam wam. Moi drodzy, w samej dolinie rozsiane są wielkie kamienne bloki, tu i ówdzie. O, jest teraz ledwie małe punkciki na tej mapie, która wam się pojawia przed oczami, kiedy wjeżdżacie na to wzgórze. Samo miasto otoczone jest kamiennymi murami. Kiedy tak myślicie sobie o tym, co powiedział wam ten mężczyzna, miło byłoby już znaleźć się za tymi
murami, aby móc odpocząć. Po prostu odpocząć. Ale jeszcze kawałek drogi przed wami. Bo z ciemności dobiega do was odgłos dudniących kopyt galopującego konia. Z lasu słychać trzask, a krzaki szeleszczą złowróżbnie. Niczym sam posłaniec nocy na parskającym rumaku wyłania się jeździec ubrany w czarną zbroję. Unosi on nad sobą ogromny katowski topór i rusza przed siebie od waszego boku, szarżując prosto w waszą stronę. A jeździec ten pozbawiony jest głowy. Tak samo jak chwilę później, kiedy przejeżdża tuż obok was, głowy pozbawiony zostaje jeden koń, który ciągnie powóz. Będę was prosił o rzucenie sobie pierwszego testu atletyki na plus 20, moi drodzy. Super. A? Mirana, zostaje, czy chcesz przerzucić punktem szczęścia? Może przerzucę. I to samo pytanie do Nata. Zostaje. Zostaje. Dobra. W porządku. I teraz tak. Zaczynacie obijać się o siebie w tym powozie, kiedy czujecie mocne szarpnięcie. Koń szamocze się, kiedy życie uchodzi z niego w jednej chwili i pada zwalony siłą rozpędu na ziemię. I dopiero to, co wy odczuwacie, to moment, w którym wóz taranuje go i wybija się, a wy, siedzący w środku, obijacie się o siebie i zawisacie przez chwilę w powietrzu. Wóz ląduje na boku, roztrzaskując się paskudnie, sunie jeszcze chwilę po tej zmrożonej ziemi, wyrzucając woźnicę gdzieś do przodu. Wy, prowadzeni siłą rozpędu, uderzacie jeszcze od siebie, aby następnie przez otwarte drzwiczki gdzieś z boku Nat wyleciał także przez te drzwi. Wypadasz z nich, a uderzenie w zamarzniętą ziemię stanowi brutalny powrót do rzeczywistości. Nat, ja bym ciebie prosił, żebyś odpisał sobie 4 punkty żywotności. Czy wiesz gdzie? Tak jest. Dobra. Proszę bardzo, jak reagujecie, moi drodzy? Ja... Cóż, jestem pobijany. Na pewno pierwsze to co, to patrzę na tą butelkę, którą przed chwilą miałem w rękach, zanim ten nadjechał. Nie, nie wypiłem wystarczająco dużo, żeby mieć z widy. Wydaje mi się, że tamten gość nie miał czerepu i nawet nie miał dyni zamiast głowy. Nie, na pewno nie wypiłem za dużo. Moje oczy mnie nie mylą. Nie, nie mylą ciebie. Ja wstaję i się tak, co tu się, taka totalnie zdezorientowana, ale patrzę w stronę, w którą odjechał ten jeździec. Czy jego jeszcze widać? Dobra, zaraz ci powiem. I Nat, ty wyleciałeś i uderzyłeś z plaskiem o tą ziemię. Może nawet nie z plaskiem, tylko to jest takie łupnięcie, bo ta ziemia jest twarda i zmrożona. Będę leżał, ale teraz do mnie nie dochodzi, że to był rycerz bez głowy. To był on, to był Dullahan. I ja... To mnie bolało, strasznie bolało i ja wiem, że mama mówiła, że trzeba macać i kurczę, zastanawiam się, czy nie spytać, poprosić mi rany, żeby podmuchała, bo na rany się takie dmucha i boli mnie, no, ale z drugiej strony wierzba, mówił pan, że wierzbowe kołki, to jest to, będę trzymał to gdzieś w myśli, z tyłu głowy, żeby szukać tych wierzb, bo teraz to może być jedyny sposób. To będzie, on się mylił. To nie był złodziej, to był on, to był Dullahan. Ja byłem siatkiem, i teraz cały pobijany, będę przerażony po prostu. Nie wiem, co zrobić. Jestem w szoku. Generalnie Nat jest w szoku i będzie się zbierał dosyć powoli.
i to troszkę potrwa. Zdecydowanie, to też jest ta chwila na otrząśnięcie. Mirana, najpierw przed tobą z tego powozu wyskoczył Goswin. Ty, kiedy wynurzasz się i spoglądasz na tą scenę, która się dzieje, zauważasz, że ciepłe, wręcz parujące potoki juchy wypływają z kikuta w miejscu, gdzie powinna być głowa konia. Biały śnieg splamiony jest czerwoną posoką, a smugi pary unoszą się wręcz nad truchłem. Smród krwi jest przytłaczający, jest mdlący. Woźnica zginął natychmiast. W chwili, kiedy wypadł z kozła i uderzył w pień drzewa, jego ciało wygięło się wręcz nienaturalnie. To samo mogło się stać z Natem, który teraz pewnie tego nie ogarnia, ale kiedy ty szybko przeanalizowałeś sytuację i widzisz Nata, który powoli próbuje się zbierać, może nawet na łokciach się tylko podpiera, widzisz, że żyje, więc jest dobrze. Goswin wyskoczył z tego powozu i potykając się o własną szatę i korzenie z drzew, krzyczy w niebo. On przyszedł po mnie! A jeździec, który wcześniej przejechał obok was, zawraca swojego konia, który staje dęba teraz w świetle tego księżyca. I teraz proszę, aby Nat i Mirana zdali problematyczny test percepcji, to jest na minus 10. Ja też przy okazji, jak się uświadomię, że jednak nie napiłem się za dużo, też będę chciał wyczłapać się z tego powozu. Na razie wiesz, to jest tylko tak, że Mirana wystaje tak. Trochę z tego leżącego powozu, ty możesz obok niej wystawać też. Tak, to może wystaje obok niej nawet. Dobra. Nat, czy zostawiamy krytyczną porażkę? Tak. Dobra. Nat. Czujesz chłód i to taki przenikliwy, głęboki. Wydaje ci się, że w miejscu, gdzie powinna być głowa, teraz jakby powiewa tylko kaptur, który opada w pewnym momencie, tej głowy nie ukazuje, ale ty czujesz jakby na sobie spojrzenie oczu. Ten mróz, który przenika cię do szpiku kości, przenosi się nagle na Miranę, na twoją współtowarzyszkę i na Pipina, który teraz wystawia głowę z tego powozu. I ty w tym momencie wiesz, że ten jeździec, który zbiera się do galopu, zaszarżuje. I nie musisz dużo obliczać, ty jesteś w tym biegły. Jednym cięciem topora prawdopodobnie zetnie ich o głowę. Uciekajcie! Zejdźcie! Zejdźcie! Chodź, uciekajcie! Zejdźcie z drogi! Ja bym chciała się schować w powozie, o ile jest to możliwe. Mam pytanie, czy powóz jest tak przewrócony, że okna są na górze? Tak. O właśnie, to jest... Ja pewnie się tak podchylałem, więc ja po prostu puszczam się rękami tak, że spadam te pół metra na dół. Dobra, no spadasz, upadasz na tyłek z powrotem, kiedy Nat krzyczy w niebo głosy. Ten koń głośno prycha. Mirana, co robisz? Jeżeli jest możliwość, to chciałabym wejść do powozu, jeżeli nie, Tak, bo ty jesteś w tym powozie tak naprawdę, tylko ty z niego wystajesz w tym momencie. Nie no, to się chowam do niego i krzyczę, Nat, pieprzaj, chodź tu do nas. Krzyczycie do siebie, to się nawzajem roznosi, łączy ze sobą i niesie gdzieś w dal, jakby w dolinę. Słyszycie oboje te echo, zanim się jeszcze Mirana schowałaś. Ty miałaś sukces w tym teście. Ty także odczułaś chłód, tak jakby spojrzenie, tak jakby ktoś patrzył i zaglądał pod ubranie, pod skórę, ale tylko jakby na twoją prawą dłoń, którą miałaś wystawioną z tego powozu, kiedy się trzymałaś tych drzwi. Posłuchajcie, bo w tym momencie, kiedy wy się puszczacie tego i chowacie, słyszycie głos. Kiedy nazwijmy to, ten rycerz bez głowy zaczyna galopować. Nie nosicie przeklętego oka wyrytego atramentami, zatem chyba nie jesteście ich kamratami. W pewnym momencie coś jakby wylatuje w powietrze. Coś jakby dynia, ale widzisz to tylko ty, Nat.
tylko ty jesteś świadkiem tej sceny. Kiedy ta dynia upada obok powozu, pęka. I smrodliwy dym zasnuwa cały powóz. On się spowija w dymie. Ty widzisz tylko z boku tego powozu, jak jeździec mija. Czekajcie. Jak on mija powóz i szarżuje w stronę Gozbina. Jednym ciosem skraca go o głowę. Z głośnym plaśnięciem ta głowa toczy się gdzieś dalej. Rycerz zsiada ze swojego konia, a następnie jeszcze jednym cięciem odrąbuje mu prawą dłoń. Wsiada z powrotem do tego konia, odwraca się w twoją stronę nad, spina konia, którego podnosi i co robisz? Do drzewa, do jakiegokolwiek drzewa. Mhm. Zbierasz się powoli, naślizgasz się po tej ziemi, ale biegasz gdzieś w ten las, przyklejasz się do drzewa i słyszysz tylko ten kopyt. Coraz bliżej. Muszę widzieć, wtedy wykalkuluję, będę wiedział. Spoglądasz, ciekawość jest ważniejsza. Spoglądasz i widzisz, że on przejeżdża obok tego powozu, a następnie niknie gdzieś w kniei. Nie jesteś jego celem. Zniknął. Odjechał. I nagle cisza zapanowała dookoła. Ten opar, który był dookoła wozu, on nie dostał się jakoś, nawet jeśli się dostał do wozu, przepraszam, on nie był jakoś szkodliwy. Nic nie odczuliście. Zobaczyliście jakby dym, jakby jakaś mgła wleciała do powozu, ale ona się rozmyła po chwili. Nic już nie ma. Teraz ty, Nat, widzisz tą scenę tej rzeźni, niczym jakiegoś kata. Odcięty łeb konia, koń, zwalony powóz, roztrzaskany miejscami, no i ten mężczyzna, który wam pomógł, leży tam z odrąbaną prawą dłonią i bez głowy. Tu trzeba kapelana Mora. No, mama mówiła, żeby nie zostawiać trupów na kruków. Znaczy, dostawiać, ale na specyficznych kruków, tak często mówiła. Ale nieważne, nie chcę o tym mówić. Do Pipina, tutaj potrzeba decyzji, a nie, ja będę tak stał, nic nie robił. Obolały cały, będę kierował się w stronę wozu, żeby zobaczyć, czy oni są cali, czy to nie był ten gaz mortujący, czy ja się boję, no. Pipin, żyjesz? Pipin! Mirana, jesteście? Zły jeździec już poszedł, już go nie ma, już odjechał. Tak, z środka wozu słyszysz, żyje, ale co to za życie? Mirana, podsać mnie. Jak mnie Mirana podsadza, to się wygramoluje od góry tego wozu, skacz na ziemię. Zimno. No cóż, zimna, ja na bosaka. Bo wiadomo, bez butów. Co mnie podkosiłoby na zimę bez butów? Mogłem chociaż na ten jeden sezon kupić, ale nie. Nie stać mnie, bo trzeba spłacić ten cholerny dług. Dobra, idę zobaczyć, tam jest pan Goswin, a raczej to, co z niego zostało. Potrzeba kopala Mora. Tracił dla kogoś głowę, czy z wrażenia? Już raczej mu nie pomożemy, chyba nie żyje. No, jak mu odciął głowę, kurde, wygrzebuje się z wozu, to chyba oczywiste, że nie żyje, tak nie ma głowy. No, no tak, ale ten bez głowy jeździec żył, więc już... No, troszkę jestem ostatnio w takim, nie wiem, mam problem. Bo my też słyszeliśmy te słowa, co on mówił, że tam nie nosimy tego oka, tak, i tak dalej. To się roznosiło gdzieś tak, jakby niosło się tym traktem, trochę po lesie. Jakby wybrzmiewało nie tylko od tej postaci, trochę zewsząd. Trochę też w was, o tak jakby. Ej, a wy też słyszeliście te słowa, te, że nie mamy tego oka, tam atramentem? Wiecie może, o co chodzi? Klątwa. Na ludzką logikę pewnie ludzi... klątw. Na ludzką klątwa. Logikę pewnie chodziło mu o tatuaż. Jeśli już chcemy coś dedukować z tego. A od razu ludzką. Choć w sumie wy ludzie czasem jesteście tak głupi, że wam głowa nie potrzeba na to życie. Więc może on też z takich był.
No właśnie, a propos głowy. Podchodzę do ciała Goswina i patrzę, co z nim, bo nie widziałam tego, więc takie... Ja też przy okazji podchodzę. Co tu? Ej, ale to, tą rękę, to jest ta ręka, na której miał te pierścienie, czy miał na obydwu pierścienie? Na obydwu miał pierścienie, więc jedna prawa dłoń od nadgarstka w górę no jest uciachana i tej dłoni nie ma. Czy jest możliwość, jak on machał tymi rękami, to jest możliwość, żebym może gdzieś zauważyła, czy on miał może coś faktycznie wytatuowane na tej ręce? Nie zauważyłaś. Nie było nawet szansy. On machał tym, a te pierścienie, nawet patrzysz teraz sobie na tą lewą rękę, że tam jest pierścień praktycznie na pierścieniu. Więc zauważyłabyś coś, albo miałabyś szansę, żeby zauważyć. A teraz no nawet sobie tego nie przypominasz, nie zwróciłaś na to uwagi. Spróba odwinięcia tego w pamięci, ale wiesz, plamy. Patrzysz tylko na te, przypominasz sobie tylko te ważne momenty, kiedy on machał, kiedy on mówił, kiedy podawał to wino. Ja będę chciał podejść, zobaczyć, czy nie ma coś istotnego przy sobie, ważnego. Jak się na mnie Mirana popatrzy, to no co, przecież po śmierci mu się już nie przyda. No ale przecież on nas jakby uratował w pewnym sensie, tak? No gdyby no, nie on, to byśmy jeszcze... Uratuje nas jeszcze bardziej. No nie, tak się nie godzi. Nie, tak nie można. No, nadpowiedz mu coś, no tak nie można. Człowiek nas uratował, a ten go będzie jeszcze okradać, no. A Pipin wie, co robi. Ja nie można okraść kogoś, kto już nie żyje. Powiedz mi bardziej, czy konie cierpią, bo to były dwa konie, tak? Czy jeden koń. Aha, czyli on już nie patrząc na tamtego, to nie cierpi. Nie cierpiał, jeśli o to chodzi. Czyste cięcie z tego, co widać. Oj, bardzo chirurgiczne wręcz te cięcie było. Tam nie ma żadnego momentu, gdzie było jakieś szarpnięcie. On został idealnie jakby zgilotynowany tym cięciem. To tak, nie cierpiał. Tak inaczej chciałbym przeszukać tego grubasa. Pipin, zaglądam pod poły płaszcza, widzisz, że ma jakąś księgę, jakąś książkę. Zauważasz także, że ma sakiewkę. Z pieniędzmi prawdopodobnie. No, na pewno wyciągam księgę, przy okazji zwinę sakiewkę. Dobra. Bardziej mnie interesuje księga niż sakiewka, ale... Dobra. Sakiewka też się przyda. No to rzuć sobie 2D10. 2D10, już ci rzucam. I tyle srebrnych szylingów możesz sobie dopisać. Tutaj gdzieś się wydało. Srebrnych szlingów? Tak, w głównej części karty na samym dole. A, tak. Tylko chciałem się upewnić, że nie pomyliłeś się z brązem. Nie, srebrnych szlingów. Na bogato. Pipin, czy ty potrafisz czytać i pisać? No tak, potrafię. Dobrze. Ja tu jestem ten mądry. Dobrze. Ta książka, tutaj żeby nie wchodzić za bardzo w szczegóły, to jest kodeks prawny. I zdecydowanie, jeśli chciałbyś to opchnąć, to mógłbyś to sprzedać za może nawet 2 złote korony, więc powinieneś zadbać o tę księgę, jeżeli chcesz ją spieniężyć. Wkładam do torby w dobre miejsce, bo jest obok gąsiorku z bimbrem najcenniejszej rzeczy tego w torbie, obok srebrników i książki obecnie. Dobrze, to dopisz sobie, że masz coś takiego. Kodeks prawa. Mhm. No i dobrze. Proszę bardzo. Halt jest przeklęte. Powinniśmy zastanowić się, czy rzeczywiście tam iść. Rozumiecie? A w którą stronę chcesz iść? W jedną, w drugą? Tu las jest wszędzie, najbliżej jest do halt. Ale ja myślę, że to i tak trzeba tam iść i kogoś, może jakiś kapłan czy coś, no, tak. No nie można ich tak zostawić. No. Tak, tak. Mama mówiła, żeby nigdy nie zostawiać trupów kruką, tak. Ale jak najszybciej musimy stamtąd wyjść. Tak? Nie możemy, nie powinniśmy tutaj zostawać. Jutro rano powinniśmy wracać czym prędzej. To nie był dobry pomysł, Pipin. To nie był dobry pomysł. Mówiłeś, że w halt będą szanse, będzie co robić i będzie dużo pieniędzy. Ale widzisz, co się dzieje. Widzisz. Zły czas. Klątwa.
Jakbyś nie reperował teraz tego steru, to bym teraz nie musiał mówić, że musimy jechać do Hal. A był zepsuty, to co miałem zrobić? Co miałem zrobić? Nie wolno zostawiać takich rzeczy na jutro, pojutrze. My nie jesteśmy tego rodzaju istotami. My jesteśmy ludźmi, jak to określiłeś, głupimi. I nie będziemy tutaj zachowywać się jak typowy halfling i zostawiać rzeczy, zrobię to jutro tak zwane, które często od ciebie słychać. Codziennie słyszę praktycznie, zrobię to jutro. A ja nie jestem taką osobą, musisz mi wybaczyć, no po prostu nie jestem. Mama mówiła, że jak coś masz do zrobienia, to nie idzie spać, dopóki tego nie zrobisz. No tak mówiła, tak mówiła. Nie, no. Jak jeszcze działa, znaczy, że mogę to zrobić jutro. Co w tym trudnego? Mirana, posłuchaj, widzisz tą scenę, gdzie leży mężczyzna bez głowy, no w sumie z odrąbaną głową. Leży koń z odrąbaną głową, strzaskany wóz. To przed chwilą było miejsce jakiejś kaźni tego stwora z legend, jak to ten mężczyzna jeszcze, kiedy żył, mówił. A oni obaj, niemalże opierając się o ten wóz i w przypadku niziołka o zad konia leżącego, zaczynają się kłócić, czyja to jest wina. Tak, ja słysząc to wszystko po prostu przewracam oczami i kręcę głową i mówiłeś, że był jeszcze jeden mężczyzna, który uderzył w drzewo, tak? Woźnica, jak najbardziej. Tak, to ja bym chciała do niego podejść i... No, nie chcę go przeszukiwać, ale jedyne, co chciałabym zrobić, to jeżeli ma, to zamknąć mu oczy po prostu na jakiś taki w pewnym stopniu oznakę szacunku, no i uznając, że tak trzeba, no bo jakby nie żyje, no to zamknąć mu oczy i tyle jak na razie i później podejść do chłopaków. Wiesz co, on się, tylko powiem, bo Mirana poszła te kilka kroków w momencie, kiedy wy się nawet przekrzykiwaliście, więc zaraz na to dam ci zareagować. Widzisz, że ten mężczyzna zginął z otwartymi ustami w tym krzyku przerażenia. Jeśli można to tak powiedzieć, on się owinął wokół tego drzewa. Został złamany wręcz. Więc tutaj ciężko jest cokolwiek dla niego zrobić, ale jeżeli chcesz po prostu zamknąć mu oczy, to wykonujesz jeszcze te kilka kroków. No i nad, proszę bardzo. Mirana, może ich wrzucimy do wozu, tak żeby kruki nie rozdziobały, żeby godnie ich pochować. No, można, no ale sama go nie przeciągnę, tak, no to jednak widzicie. Tak, już biegnę. Mama mówiła, żeby nie zostałaś wilką, bo wrócą i będą jeść więcej i więcej. Dasz im dłoń, będą nogi, ręce. Straszna rzecz. No, jakieś wilki pewnie tutaj są, więc trzeba zrobić to, myślę, jak najszybciej i proponuję udać się w stronę miasta, żeby też przy okazji kogoś poinformować, no bo nie możemy ich tu zostawić na całą noc, tak? No, nie można tak. A myślisz, że wilki to są daleko? Ja może powinniśmy się pośpieszyć. No to śpieszmy się. Też bym obserwował za pośpieszeniem się. Bo jednak nie chce mi się tu siedzieć i kopać dziur w twardym śniegu. Po pierwsze nie mamy łopaty, po drugie ziemia jest twarda. Więc najlepiej komuś powiedzieć, jak dojdziemy. A raczej jak dojdziemy. W porządku. No a przecież nie jest daleko, zobacz. No, tu jest z tym, o widzisz, pół godziny, do godziny myślę i będziemy. Takie śnieżycy. To może. Będziecie przesuwać więc te ciała po tej zmrożonej ziemi, aby ostatecznie umieścić je najpierw przy powozie. No potem trochę problemu sprawi wam na pewno trochę wysiłku. Wciągnięcie tych ciał, bo chcecie je wciągnąć do powozu, do środka, żeby żadne wilki się nimi nie zajęły, albo chociaż na ten powóz, tak? Tutaj nie będzie większego problemu, ale będzie utrata siły i będzie utrata zmęczenia. Pipin, czy ty im pomagasz, czy ty po prostu stoisz jak typowy kierownik budowy i mówisz, że tobie się spieszy i chcesz, żeby już to zrobili jak najszybciej? Jak typowy kierownik budowy. Dobra, w porządku. Ja ci wyglądam na siłacza. W takim razie, dzięki tej decyzji, Mirana i Nat otrzymujecie jeden stan zmęczenia. Tego się nie zapisuje nigdzie na karcie postaci, to możecie sobie gdzieś zanotować w waszych notatkach albo mieć w głowie. To oznacza, że do momentu odpoczynku macie minus 10 do wszystkich wykonywanych przez was testów. Po prostu jesteście zmęczeni, jesteście padnięci. Wysiłek fizyczny plus zmęczenie plus to, co wam
się przydarzyło, no sprawia, że wasze ciała powoli, powoli odmawiają posłuszeństwa. No i obok jest oczywiście Pipin, który chce ruszać w drogę, bo trochę się ociągaliście, długo wam zeszło. Ale ruszacie w końcu z tego wzgórza. W stronę Halt. Dotarcie do bram miejskich zajmuje jakiś czas. No nie jest to 15 minut, nie jest to pół godziny, jednakże jeżeli schodzi się z góry, ze wzgórza i podróżuje doliną, to ten czas, ta odległość, to wszystko się wydłuża, to wszystko staje się być względne. To, co przed chwilą miało mieć tylko 5 minut, zająć 10 minut, zajmuje 15, 20, pół godziny, to się przeradza w godzinę i po około może półtorej godziny docieracie pod bramy miasteczka Halt, zmęczeni, zziębnięci. Pipin, ty czujesz, że twoje nogi, twoje stopy mimo że są owłosione i są przystosowane w teorii do pogody, są jak takie dwie kostki lodu, które stawiasz jedna po drugiej, już mechanicznie po prostu idziesz przed siebie. Ja się czuję, jakbym miał szczudły zamiast nóg. Obecnie. Dokładnie tak. Strażnicy miejscy, strażnicy przy bramie mają zatknięte pochodnie. Lampy, bardziej przepraszam, takie szturmowe wręcz na swoich kijach, kiedy się podpierają, stojąc i patrząc, wypatrując w przód. Bramy nie są jeszcze zamknięte, o dziwo. Ale kiedy wy wchodzicie w blask tej latarni, Pipin, ty to dostrzegłeś dużo szybciej, bo ty masz widzenie w ciemności. Gdzieś mieszaninę strachu, złości i niepewności na ich oczach, na ich twarzach. Co to za wrzaski po nocy? Halo, jest tam ktoś? Tak, proszę się nie martwić. Strudzeni podróżnicy, którzy mieli przyjemność spotkać człowieka, który zapomniał u was domu. Co? Jak? Nic. Dullahan! Już? Dullahan był! Już wyjaśniam. Dullahan? Idź po panią komendant. Szybko po panią komendant. Już uciekł. Krzyki, ten kopyt, to się wszystko niesie po całej dolinie. Ktoś krzyczy. Wszystko z wami w porządku? No, z nami tak, ale miły pan Goswin, który nas tutaj podwoził, to jakby można stracił powiedzieć, głowę, że stracił głowę. I no, nie wiem, może tam wyślijcie kogoś, bo my to tak nie wiemy, jak to za bardzo. To nie mamy siły też, żeby ich zabrać. Oni tam są w wozie i pan woźnica i oni tam są, no to żeby tam może jaki kapłan, drodzy panowie. Nie, no jaki tam kapłan? Niech pani komendant na to spojrzy fachowym okiem. Poczekajcie chwilę, zaraz coś zaradzimy, ale dobrze, że wam się nic nie stało, bo to... Ojany. Mężczyzna nagle z tego zbudowanego dobrze, o dobrej posturze strażnika, nagle wygląda tak, jakby się zmęczył strasznie, ociera pot z czoła. Wystraszony, oparł gdzieś tą tykę z tą lampą o mur. No i czeka z wami, tak jakby nie wie co ma powiedzieć, on nie czuje się w ogóle tutaj uprawniony do tego. Ale z drugiej strony nie może was przepuścić, bo jak już wezwał panią komendant, no to wypada poczekać. Jak on wygląda, co? Tak jak mówią, że bez głowy, tak? Taki Tak, straszny. Cały w pancerzu, z diabelnym koniem, pełną, zostawia po sobą taką otoczkę i huczy, jak mówi, on nie mówi słownie, jak mówi to tak jakby cały świat dookoła ciebie mówił, rozumiesz? Że to on wchodzi ci po prostu w duszę, w centrum, do serca i on mówi jak tak jakbyś miał przez całe ciało, on nie mówi głosem, tylko to jest przerażające, nie polecam. Sigmara. A Goswin uprzedzał, że Dullahan, że Dullahan, a mówił, że to musi być jakiś złodziej, że coś, ale Dullahan przyszedł i go ciapnął. I proszę pana... To cicho, nie można mówić o nim w takim razie. Nie on. Co się stanie? Co ze mną będzie? Co teraz? Co? Ja powiedziałem. To teraz cicho, to może nie słyszał, może jest daleko. Może,
Ale to co, że jak się o nim powie, to przychodzi? No sami to powiedzieliście. Sam pan powiedział, że on... Że on wymówił tamten Goswin, że wymówił jego imię i on przyjechał i... A wie pan, że o tym nie pomyślałem? Dopiero teraz. No właśnie. Ale Goswin jeszcze powiedział, to ja to tak zrozumiałam, znaczy tak usłyszałam, że to po niego przyjechał, to nam pewnie nic nie grozi, to może ten Goswin coś... No a jak przyjedzie tego, i powie, że przyjechał po nas? No ale... Mamy mur! Mamy mur? Mamy mur! No mamy. No to... Widzicie po chwili, że od strony miasta wychodzi też kilku strażników. Na przodzie idzie komendantka. Od razu to rozpoznajecie. To potężnie zbudowana kobieta. Z ciemnobrązowymi włosami, związanymi pod wełnianą czapką, które trochę jedzie gdzieniegdzie wystają. Kobieta wychodzi wam na spotkanie, niosąc w dłoni ciężką, okutą pałkę. Gdy wchodzi w blask pochodni, od razu dostrzegacie pokrytą brzydkimi bliznami twarz. Szyję natomiast zdobi tatuaż przedstawiający młot. No i czego się tak drzecie? Co tu się dzieje? Moi drodzy, ona zmienia ton od razu, kiedy patrzy na was. Dzień dobry, Pipir Landman, Flisak, do usług. I tak chcę tego podać jej dłoń. Ona spogląda na ciebie. Wyciąga dłoń do ciebie. Nazywam się... Chcę sprawdzić, czy nie ma tam jakiegoś tego tatuażu na dłoni. Nie ma. Nazywam się Bertille Lindemann. Jestem komendantką straży w Halt. A wy coście za jedni? Spogląda na Miranę i na Nata, kiedy ściska dłoń Pipina. Podróżni, strudzeni. Na Fleischer miło mi. Mirana. Słyszałam już, że zostaliście zaatakowani. Tak, to może ja wyjaśnię, bo my tutaj szliśmy właśnie w tą stronę, bo słyszeliśmy, że tutaj można i coś zarobić i coś ogólnie, że fajne miasto tutaj. No i idąc spotkaliśmy po drodze pana Goswina, który powiedział, że nas podwiezie. No to bardzo miłe to było z jego strony, więc wsiedliśmy. No i tak jak sobie tak jechaliśmy. No i on tutaj zaczął mówić, że tu jakieś morderstwa, że coś tam, że tu właśnie ten Dulahan, że tu przyjeżdża, że się pojawia, no i nagle słyszymy takie jakby parskanie konia, no i patrzymy, no i tu biegnie taki na koniu bez głowy, no i on zaczął tam, że przybiegł do nas na koniu i uciął łeb temu koniu, no i nagle się wywaliliśmy wszyscy, no i ten pan Goswin wybiegł, że to po niego, no i on zawrócił i jemu też łeb ściął, a pan woźnica się w drzewo się uderzył, no i też nie żyje. No i myśmy tu tak przyszli, no i oni tam leżą, no i to nie wypada takich zostawić, no. No nie wypada, oczywiście, że nie wypada. Wyślemy zaraz jakiś mały pododdział, żeby przyprowadził to, co pozostało, żeby przynieśli to. Nie no, dobrze, że mówicie w takim razie, ale to bardzo źle świadczy, bo to czwarty atak i czwarte morderstwo w ostatnim miesiącu. W całym roku to już chyba cała seria. Niech ten pieprzony Dulahan się odpieprzy od naszego miasta. Pani kapitan, nie wymawiamy tego imienia, bo przecież jak tak się mówi to imię, to on przyjeżdża potem i mówi, że tak, się po nas przyjechało i zabija. Dokładnie, tak. No to może nie trzeba mówić, że się po niego przyjechało, to może se pojedzie dalej. Nie, to on mówi, że przyjeżdża po nas, no przecież pan Nat tak powiedział, dopiero co. Nie, że to pan Goswin powiedział, że to a po mnie przyjechał. To ten ostatnie słowa. No tak. Tak było. No przecież prawą by nie rękę zmyślał. Prawą rękę jeszcze? No prawą rękę mu uciął. Lubię swoją prawą rękę, ja nie chcę stracić. Ale głowy to tym bardziej bym nie chciał stracić. W tle słyszycie dzwon świątynny, który
dźwięczy przy zamykaniu bram takim codziennym. Nie jest miarowy, nad ty od razu sobie liczysz raz, dwa, trzy i powinien uderzyć. A on uderza raz na trzy, raz na cztery, raz na pięć, raz na... Jakby ktoś taki niedoświadczony go używał. Rozumiesz? Okropne. To jest okrutne. To jest jak dysonans w głowie mi się robi. To jest przerażające. To jest jakby ktoś mnie skrzeczył nad uchem. Mhm. Jak też się skrzywiam, mając jeszcze takie spiczaste uszy, które są jeszcze bardziej czułe na to wszystko. Któremu debilowi daliście sterować dzwonem? To się nie tak wali, to się powoli metodycznie. Halflingu, a nie jako jesteś pijaku. Młody, pamiętaj, że w społeczeństwie ludzi... Jestem starszy od ciebie. Tylko kapłani używają dzwonu, więc nie warto tak brzydko mówić o kapłaństwie. Nie warto. Pamiętaj, że pod wieloma względami wciąż jesteś gościem tutaj. Mama zawsze mówiła, żeby szanować kulturę gości. My szanujemy, zawsze szanowałem ciebie, Pipinie, więc proszę ciebie, nie dzisiaj. Dobrego kapłana można rozpoznać po tym, jak dzwoni dzwonem. Tak, ale ten kapłan ewidentnie za dużo wina się napił. Ale panowie, może... Jedno słowo za dużo, wiesz jak to się skończy. Tak z panem Gosfinem. Moi panowie, spokojnie, to nic takiego. To wina dzwonu. Dzwon jest taki od zawsze, od kiedy pamiętam. Ja z chęcią naprawię. Zrobię to nawet za darmo. Patrz na Pipina, już widzę jego twarz, jak się przekręca. Jak on słyszy słowo za darmo, to tak jakbym mu wyrywał kawałek duszy, kawałek serca. Jakie kurwiki ja tak w oczach. Patrzę na niego, ja wiem, że będzie przejebane później, ale to biorę pod uwagę. Nie, ja obliczam w głowie, ile będzie kosztowała naprawa tego dzwonu, gdy już spadnie na sam dół, jak go zacznie naprawiać. Kobieta cofa się o krok trochę, tak jakby chciała was zaprosić w stronę miasta, żebyście nie stali przed tymi murami, a żebyście poczuli się nieco bezpieczniej, ale zaczyna mówić do was. Ja sama nigdy nie spotkałam jeźdźca, ale wiem, o czym mówicie. Widziałam go z murów, jak pędził po wzgórzach. I ona swoją rękawicą okutą pokazuje wam linię wzgórz. Tam byliście te półtorej godziny temu. Widzicie, że no z tego wzgórza widać miasto jak na dłoni, a stąd tak samo widać wszystko, co się odznacza na tym wzgórzu. Więc być może, jeśli ktoś byłby dobrze przygotowany i patrzył w stronę waszej tej zasadzki, tego przykrego starcia, to widziałby to jako tako. Nie wiem, dlaczego morduje. Może to sprawa jakichś utarczek, rabusiów? Może ktoś się przebrał? Ja sama w Halt jestem od 2 lat, po tym jak poprzedni komendant straży został zamordowany. Także trzeba uważać na wiele rzeczy. I wy też uważajcie. Poprzedni kapitan to też? Tracił głowę? Nie. To bardziej jakieś tam porachunki rabusiów. Został zasztyletowany w plecy. No to nic złego. Tak tylko jak to nie był Tula. Przepraszam. Wraz z 6 już strażników wchodzicie do miasta, kiedy drewniane bramy zamykają się za wami z trzaskiem. Komendantka wydaje jeszcze kolejne polecenia i mniejszymi drzwiami strażnicy wychodzą z miasta, aby oczywiście przetransportować, przytargać tutaj te ciała. Prawdopodobnie wyposażą się w jakąś dwukółkę na obrzeżach. Kiedy przychodziliście, kiedy ruszaliście w stronę doliny, w stronę Halt, zauważyliście, że ta okolica usiana jest całą masą gospodarstw, farm, młynów. Dorzecze tej rzeki jest tutaj naprawdę, naprawdę bogate. I mimo tego padającego śniegu, mimo tej śnieżnej atmosfery, śnieżnej aury, wydaje się być tutaj wręcz wsielankowo i bajkowo, ale wy wiecie, co tak naprawdę się tutaj dzieje. Samo miasteczko nie wyróżnia się za bardzo zabudową. Jest to typowo drewniano-kamienna zabudowa z dachówkami. Mała świątynia Sigmara w centrum dopełnia krajobrazu. Zauważacie, że strażnicy
Może ta Bertille trochę rzadziej, ale strażnicy za każdym razem, kiedy ktoś mówi o jeźdźcu czy o morderstwach, czynią znaki ochronne Sigmara, typowe. Znak młota, podobny do chrześcijańskiego znaku krzyża, coś takiego. Idziecie dalej przez ten trakt. Jeździec u nas zwany, tak jak powiedzieliście, od jakiegoś czasu już atakuje te ziemię. Opowieści te niosą się od Eilhart po Mellerfelden, a to kawał drogi jednak. Kogo zapytacie? Nieważne, ale nikt nie wie, czy to tylko zwykły rycerz, nieumarły, duch, bandyta. Każdy ma swoje wytłumaczenie. Tak swoją drogą to strasznie głupi jesteście, że szwendaliście się po nocy w taką noc. I to noc przed nocą wiedźm. No to jak każda inna. Tylko zimno w stopy. No to znaczy, no, była barka, ale no, pech chciał, że no, mieliśmy wypadek, no i no, trzeba było, no niestety, pieszo. Ranald z nami nie był. Oj nie, zdecydowanie nie był z wami Ranald. Ale dobrze, już dobrze. Może i pomożecie nam nieco, ale to kiedy indziej. A wy, mówi do strażników, jak tamci wrócą, zabierzcie ciała, do świątyni Sigmara. Ja zabiorę naszych gości w cieplejsze miejsce. Wyglądacie tak, jakbyście potrzebowali czegoś na rozgrzanie. W Halt pod dostatkiem mamy zarówno bezgłowych toporników, jak i wspaniałych trunków, więc może ten wieczór chociaż zakończy się dobrze. No, mam taką nadzieję, szczególnie to drugie jest bardzo zachęcające. Bardzo panie dziękujemy, to naprawdę miłe z pani strony. Dziękuję, dziękuję. Komendantka prowadzi was wprost do tutejszej karczmy. Niewybrednie zowie się ona Spokojna Ropucha. A szyld przedstawia ropuchę, która chrapie przy stole z kuflem w ręku. Śnieg chrupie wam pod butami i pod stopami oczywiście, kiedy przemierzacie główny plac Halt. I już od samego wejścia, jeszcze przed wejściem oczywiście, czujecie masę zapachów. Ty, Pipinie, zdecydowanie, jako niziołek wyczuwasz te bardziej słodkie, trochę słone, bardziej nuty też przypraw korzennych zdecydowanie. Wiesz, co tam się dzieje. Tam już jest grzane wino i grzane piwo. Ale zanim wejdziemy sobie do tej karczmy, zaproszę was na krótką przerwę, moi kochani. Dobra, lecimy dalej. Wewnątrz ta gospoda, ta spokojna ropucha, jakże piękna nazwa dla gospody, jest ciepło. To najważniejsze, że jest ciepło. Te dwa sople lodu, które są twoimi nogami, Pipinie, mogą w końcu odtajać. Będziesz zostawiał taką kałużę po sobie powoli. Kilka stolików, trzeszczący kominek oraz poroża na ścianach budują klimat przytulnego przybytku. W środku ludzie sączą ciepłe piwo i grzane wino, a więc twój nos, niziołku, nie mylił się. W jednym z rogów karczmy toczy się zacięta gra w pierścienie. Grę, w której na drewniany kołek należy wrzucić mały drewniany pierścień. Ot taka tam rozrywka. Nad paleniskiem znajduje się kocioł, z którego gospodyni nalewa do kufli grzane piwo. Napotykacie na jej serdeczny uśmiech, kiedy wchodzicie do środka, wpuszczając nieco ziombu. Coś do jedzenia? Pyta kobieta, witając was swoim serdecznym uśmiechem. Kasza ze skwarkami, jeśli jest. Jest, a jakże. Zapraszam, wchodźcie, śmiało. Szukam takiego stolika, żeby był jak najbliżej kominka i żeby mógł usiąść tak, żeby rozciągnąć nogi w kierunku kominka. W porządku. Tak, żeby po prostu się ogrzać. Pomaga wam w tym też komendantka, która chwilę później będzie was zostawiać, bo odprowadziła was po prostu tutaj,
ale przepchnęła się nieco. Kazała komuś wstać, zmienić miejsce, tak abyście wy mogli usiąść koło niedaleko tego paleniska, w cudzysłowie w najlepszym miejscu w przybytku, aby się ogrzać po prostu, bo wy jesteście strudzeni, a inni tutaj są dla przyjemności. Duszna, acz sympatyczna atmosfera tej karczmy pozwala ogrzać się i odpocząć skutecznie. Bywalcy opowiadają o dniu pracy w młynach i w browarach. Każdy z was dostaje po kuflu grzanego piwa oraz porcji kaszy ze skwarkami, tak jak sobie zażyczył Pipin. Tak dostali wszyscy. Moi drodzy, Mirana i Nat, możecie sobie ściągnąć powoli ten stan zmęczenia. Wasze kości rozprostowane. Teraz już jest spokojnie, teraz już jest przyjemnie. Można napełnić kichy, można się napić, odpocząć i gdzieś te myśli o tym jeźdźcu bez głowy odrzucić na bok. No ja zajadam się kaszą ze skwarkami, do tego popijam ciepłym, rozgazowanym piwem, ale jest to dobrze doprawionym. Dobrze, może nie najlepiej, ale przynajmniej jak na poziom gospody to jest w miarę nieźle. I trzeba przyznać, że jest naprawdę, naprawdę dobrze. Nie tyle, że jest nieźle. Bo ta karczma, to miejsce, w ogóle wszystkie przybytki w Halt cieszą się opinią bardzo dobrych browarów. I to bez żartu. Cóż jeszcze tutaj będę mógł powiedzieć pod tym względem? Nie, na razie uznajmy, że to tyle, ale Pipin, może ty spodziewałeś się, że to będzie takie sobie piwo gdzieś w jakimś miasteczku, ale kiedy wziąłeś pierwszego łyka, tak zastanowiłeś się, co się dzieje, i potem wziąłeś drugiego, trzeciego i pół miarki od razu wypiłeś praktycznie. Bo było tak dobre. Piana trochę ci skapywała po brodzie, ale otarłeś się. Miałem takie wąsy. Tak, otarłeś się otoczkę z piany. I tutaj naprawdę warto jest pozostać. Pozostać, popytać, porozmawiać. W końcu co może się stać złego? Jak rozpytać się, to na pewno jak już się najem napoje i beknę odpowiednio głośno, by wyrazić swoje zadowolenie, to będę chciał podejść do tych, którzy grają w te kołki i kółka. Okej, okay. W pierścienie. Pierścienie, tak. Dobra. Będziesz chciał zagrać, czy chcesz po prostu pogadać? Mogę zagrać, przy okazji gadając. Dobra. Chcę się wypytać, co się dzieje w mieście. Przy okazji patrząc ludziom może na ręce, bardziej na prawe ręce. Tak, po prostu. Dobra, w porządku. To jedna rzecz, Pipinie, bo będziemy sobie na coś rzucać w takim razie. Powiedz mi, czy ty masz taką umiejętność, czy też talent, który się nazywa zwinne palce? Mam talent zwinne palce. Dobra. No to tak, to będziesz mógł sobie albo rzucić na swoisty hazard, albo na zręczność. Możesz sobie wybrać. Zręczność. Ale to talent jest... czy umiejętność zwinne palce? Bo mam umiejętność zwinne palce i mogę rzucić na zwinne palce. No tak. No to o to mi chodzi, żebyś rzucił ewentualnie, jeżeli masz coś takiego. To mam na zwinne palce rzucić. To wybrać sobie. Okay. Albo zwykła zręczność, albo zwinne palce. Okej. Okay. Dobra, w porządku. Super. I teraz sobie zobaczymy. No słabo, ale trzy pensiki zawsze możesz sobie dopisać, kiedy wchodzisz w dysputę. Ludzie na początku patrzą na ciebie trochę zdziwieni, nawet trochę bardzo, że no jakiś niziołek się nagle przypałętał, zagaduje coś ich i chce z nimi wejść w rozgrywkę, ale w porządku, pozwalają ci. A ty bierzesz za te pierścienie, za te kółka i zaczynasz nimi rzucać po prostu. Jedno, drugie, trzecie. Wpada bez problemu na obręcz. No i niepocieszeni, ale jednak będą musieli oddać ci to, co było przewidziane w nagrodzie. To są drobne rzeczy, bo tu bardziej się gra dla rozrywki
niż dla rozrywki, wiem. Niż dla zarobku. Poza tym ty już swoje zarobiłeś dzisiaj. Więc tutaj nie będzie żadnego problemu. Słucham, możesz coś zagajać do tych ludzi. Na pewno chcę się spytać, jak tam robota dzisiaj? Ciężko, zimno. Co u nich? Wiadomo, takie typowe rzeczy, żeby stracili czujność. Przy okazji, czy się coś dziwnego nie działo ostatnio. Dobra, to będę ciebie prosił o przeciętny test plotkowania na plus 20. Plotkowanie ci to było. Poczekaj, muszę to znaleźć, bo znaleźć właśnie zniknęło. Wiem, mam. I jak reszta ma jakiś pomysł, to proszę bardzo, może też śmiało wejść do tej rozrywki. Ja się tak przeciągam, no i chciałabym może tak bardziej przysłuchać się, co ludzie mówią. Może coś ciekawego się dowiem. Dobra, w porządku. No to od ciebie będę prosił test percepcji na plus 20. Nat, co robi Nat w tym momencie? A co ma robić Nat? No, po tym jak zjadł, no, uświadomił sobie, że ten przeklęty halfling zostawił talerze na stole, a mama mówiła, że będzie zostawiać tak talerze, więc zrobię to dla niego, bo myślę, że zapomniał po prostu. Nie wie, nie zapomniał, jak to on. I zaniosę te talerze z powrotem do baru, tak żeby postawić, rozumiesz, i żeby nie zostawiały takie, bo im szybciej się wymyje, mamusia mówi, tym lepiej. Poza tym to oni tam będą robić te ludzkie rzeczy, a ja przyznam się, że ja z ludźmi nie do końca. No, Mirana, owszem, Pippin, może nie człowiek, ale też owszem. Ja tak z boku posiądę i będę pił to piwo, które jednak bardzo wchodzi, tak. I też rzucam okiem, trzymam na nich baczne oko, jak coś się, żeby... Bo to jest Pippin, musimy pamiętać o tym. I tak bardzo, jak on się martwi o mnie, to ja się też martwię o niego. I już często tak było, że czasami o parę słów za dużo i dochodziło do brzydkich sytuacji. To wreszcie czego po prostu chcę wyciągnąć jego ciało zmęczone z tej sytuacji, która może się wydarzyć. Kiedy odnosisz te talerze i kładziesz je na barze, ta kobieta, karczmarka, tutejsza, uśmiecha się tylko do ciebie promieniście. Dziękuję, kochaneczku. Nalać ci trochę jeszcze miarki piwa. A ja, mama mówi, żeby za dużo nie tego, że ja, trzeba szanować zdrowie. Więc ja dziękuję, będę tą solczył jeszcze potrwa. Dziękuję. Jeśli będziesz chciał, możesz zawsze podejść. Jest pani przemiła, dziękuję. Ty odchodzisz sobie. Jakiś kącik znajdujesz, żeby przycupnąć, popatrzeć, porozglądać się, posłuchać, co tam się dzieje. W tym czasie... świecę. Tak, w tym czasie... Mam liczyć. Dobra, rzuć sobie test percepcji. Zwykły, bez plusów żadnych. Było się napić. W porządku, ale super, super wynik. Dobra, posłuchajcie, bo mamy 3 sukcesy. Niziołku, ty wchodzisz w taką typową gadkę. A co tam w browarze? A jak się dowiadujesz, że ktoś pracuje w jakimś młynie? A to co tam w młynie? Jak tam zbiory? Jest zima, ale pytasz o takie rzeczy, a ci ludzie ci odpowiadają, że jak najbardziej w porządku. Niektórzy zaczynają narzekać, że jaka ciężka praca, że w tym roku plony są słabsze. Próbujesz powoli uspać ich czujność, żeby wypatrywać, a może tutaj kogoś przez przypadek trącisz za rękę, może kogoś złapiesz, żeby się przypatrzeć, czy może nie ma jakiegoś tatuaża na palcu, bo przecież każdy tak robi, to tylko zwykła paranoja, co może by pójść nie tak, ale nie znajdujesz niczego takiego. Mirana, ty troszeczkę się zasępiłaś, usiadłaś poważnie, tak, żeby nie było ciebie widać kompletnie, że podsłuchujesz. Jeszcze jeśli masz ten kaptur, wiadomo, że jakbyś mogła, to byś go założyła po prostu i teraz siedziała, tak? Ale nie, w porządku. Wiesz, jak to zrobić. Zdajesz sobie sprawę, że to jest głupia rzecz, więc ściągasz ten kaptur. I słyszysz, że przy jednym ze stolików obok ludzie dyskutują ze sobą. Ludzie to... Różnie gadają. Jedni mówią, że to nieumarły jest sam. Ożywiony przez mroczną magię.
że to sam czarnoksiężnik z zamczyska jakiegoś jest. Inni, że to duch kata z Eilhart, którego stracili za zabójstwo. Szlachetnie urodzony. Teraz zazdrości szuka każdego, kto mógł ją kochać. Dana, słyszałem. Dłoń prawą odcina. Kolekcję z nich robi. Paskudnik jeden łączy je z nadgarstkami ze sobą, aby bicz stworzyć. Paskudny. W tym czasie, Nat, ty zdajesz sobie sprawę z tego, po tej kakofonii dźwięków, którą dostarczył ci dzwon, słyszysz i widzisz, że zegar nie wygrywa kurantów zgodnie z godziną, która powinna być. On dzwoni sobie w losowym momencie. Raz po 15 minutach, raz po 10, raz po pół godziny. Ale to, co najbardziej jeży ci w włos, to to, że liczysz sobie te świece i... Kurde, ta świeca się wypaliła, policzyłeś 10 następnych i świeca już jest cała, pełna. Ktoś chyba zdążył szybko wymienić, ale nikt nie podchodził, więc zasępiasz się przez chwilę, patrzysz się na tą świecę, wiesz, na zasadzie takiej jak chmury, kiedy płyną po niebie, żeby zobaczyć sobie, jak to się porusza, i patrzysz, na twoich oczach świeca zamiast maleć zaczyna rosnąć. Mimo, że cały czas się pali. I proszę o deklarację dalej. Ja będę w szoku przez jakiś czas. Dobra. I myślę, że to potrwa. Muszę... Badanie. W porządku. No, u ciebie to logiczne. U ciebie to logiczne, ale teraz chcę pociągnąć trochę jeszcze wątek tego, co robi Pipin i co robi Mirana. No ja słysząc to tak trochę jak bardziej się podnoszę, tak jakby opieram się o rękę i tak się rozglądam, ale słuchając. I no jak to usłyszałam, to przesuwam się bliżej Nata i mówię mu na ucho to, co usłyszałam. Mówię, ty, słuchaj. No i przekazuję mu to wszystko. Mówisz mu to, ale do niego to zdaje się nie docierać. On po prostu siedzi trochę z rozdziawioną gębą, może nawet sobie ją poprawia, albo ty mu ją poprawiasz, kiedy on tak siedzi. Nic. No tylko szturcham tak z łokcia. Tak. Ej, ty... Słuchaj mnie, no. Słuchaj, co ci mówię teraz. No i powtarzam znowu to samo. Ale mieliśmy o nim nie mówić. Ale to oni mówią, a ja tylko przekazuję. To oni będą już trupami. Oni są straceni za późno. Już ich nie uratujemy. Ale słuchaj, spójrz na te świece. Widzisz, jak one rosną z rozmalecie. Czy ja też to widzę? Proszę cię, żebyś sobie także wykonała test percepcji, ale na plus zero. No to świeca jak świeca. Normalna. Nat, ty w tym momencie widzisz też tą świecę, która... Dopala się i gaśnie. No, Natowi robi się bardzo wstyd. Myślę, że się zarumieni i nie będzie, bo często miał takie problemy. Jak z małą się upierał, to dostało po głowie, więc nie chcę tutaj stawić na swoim. Tym bardziej, że to jest Mirana. Mirana ma jeszcze mocniejszy temper niż jak mama. I po prostu zignoruje to musimy powiedzieć Pipinowi o tym, że oni tutaj plotkują o tym miejscu. Jutro wychodzimy. Jutro stąd, z tego miasta musimy uciec, nigdy nie wrócić. To miasto jest złe. No ale to nie, no to właśnie jutro nie możemy, skoro jutro jest ta noc tych wiedźm, no to tym bardziej, no. Ale trzeba tu zostać. Ale jak pójdziemy, to nie będzie nocy, będzie dzień. No ale to jak oni mówią, że to nie tylko tutaj w Hal, tylko naokoło, po wsiach, po miastach, no to nie, no to trzeba tu zostać. Ja przy okazji już w międzyczasie wykręciłem się z tamtego towarzystwa, podchodzę do nich i o czym tak szepczecie, gołąbeczki?
Widzicie, że ludzie obok dwóch ławek spoglądają się teraz w waszą stronę, kiedy Niziołek przyszedł, po prostu stanął nad wami i pyta, o co szepczecie. Ja tak. Że bardzo dobre jedzenie. Naprawdę. Dawno nie jadą tak pysznej kaszy. Kasza była niezła, ale za to piwo najlepsze. Ludzie was ignorują. Spodziewałem się mniej. Myślisz, że oni też widzieli Durhana, tak my? Kurczę. Co? Nie powinienem tak powiedzieć. To masz trudność. No, typ bez głowy się znalazł. No. Stuzin ludzi wiem, będzie, jak zabił już. Może i więcej. Dwóch rolników, sprzedawcę ryb nawet. I kamieniarza. Znali się, więc jak na moje, to on może i prywatę w tym, jaką ma. Każdemu głowę obcina też. Ale dłonie, z tego co słyszałem, to tylko niektóre ciała mają obcięte. A na tym wszystkim to tylko my cierpimy. Głód straszny zabita do halt. Zbiory ubogie, ale to strata, bo mamy najlepsze od lat. Psia jego mać. W zeszłym tygodniu przez niego połowa zboża pogniła. Niedługo będą tylko chleb i ser serwować, więc najedzcie się do syta tym, co macie. A czemu przez naszego truposza, nazwijmy to, gnije słoma? To on powoduje, że słoma gnije, czy po prostu ktoś ją zostawił i ty zapomniał? Ty się pytasz tak po prostu teraz? Tych ludzi, od których zasłyszałeś to przy stoliku? A bo oni szeptali, ja myślałem, że oni do nas mówią. Nie, tak, nikt do was nie mówi. Słyszycie to, co do was dochodzi z okolicy, tam gdzie sobie Mirana podsłuchiwała. Ludzie już zaczynają mówić głośniej o tym, więc nawet nie musicie, dlatego nie musieliście na to rzucać nawet. Ale tak, niesie się to. Widać, że jest to pożywny temat w tej karczmie. Ale ciężko, żeby nie było. Myślę, że powinniśmy zagadać z tymi panami, ale po następnej rundzie, bo za wcześnie jeszcze, żeby z obcymi rozmawiać. Musimy się napić. Tatuś mówił, że na trzeźwo nie wolno rozmawiać z obcymi. Na trzeźwo nie wolno rozmawiać z obcymi? Więc za każdym razem tak mi mówił, jak wysyłał mnie po piwo, że mu kupił koniecznie, bo trzeba rozmawiać. To ja chcę zrobić tak, że ja pójdę do tego, do szynkwasu, wezmę karczmarki, cały dzban tego dobrego, grzanego piwa. Dobra. I po prostu chcę postawić tym panom, którzy tam gadali, się do nich dołączyć i wypytać. Dobra, to jak chcesz cały dzban, to mimo wszystko będzie ci kosztować jednego szylinga, więc odpisz go sobie. Oczywiście, już odpisuję. Więc biorę cały dzban, podchodzę. Dobra. Słyszałem, że szanowni panowie... No, przepraszam, mam długi słuch, jak tu na Niziołka. Na pewno panowie mają doświadczenie, to ja tu może mam w ramach tego, no cóż, zaczęcia znajomości, piwo takie dobre, najlepsze wziąłem, jeszcze ciepłe, dobrze przyprawione, jak wy tu lubicie. Więc ja chcę się dopytać tylko, bo słyszałem, że panowie rozmawiają o tym facecie bez głowy. A, dobra kolejka. I to darmowa, zawsze dobrze robi na duszę. Siadaj, mały, porozmawiamy sobie, jaki chcesz posłuchać bajdurzenia. To ja jeszcze poproszę tego, moi znajomi tutaj dołączą, przyjaciele, chodźcie, dołączcie się do nas. Siadajcie. No jeżeli to jest stolik obok, to ja po prostu przesunę się do brzegu, żeby się tam też nie cisnąć, nie? Mhm. A słyszeliście, dzisiejszej nocy Goswina dorwał. Mega nowina. Goswina dorwał? Tak. Który to był? Czekaj. To nie był ten gruby taki z pierścieniami, tak, na łapach? Dokładnie, ten gruby. Ten gruby to z był... pierścieniami. Takie trudne słowo było. On się zajmował tam jakimiś tymi pożyczkami, pieniędzmi, prawem. Takie... Lichwiarz? Nie lichwiarz. Nie lichwiarz. Bankier? Coś takiego kojarzę. On wyjechał gdzieś tam, no, student wielki się z niego zrobił kiedyś i... Ale co on tutaj robił? Przecież on chyba do Nuln pojechał nawet. No, spotkaliśmy go. No i on nas tu podwoził w ogóle, no i...
No i ten jeździec wyjechał i go ukatrupił. Od śmierci starej Ute w zeszłym roku już nic nie wygląda tak samo, powiem wam. Ute nie znaliście, ale to najlepsza kapłanka Sigmara, jaką kiedykolwiek mieliśmy. Gdy żyła, to do świątyni szpilki by nie wcisnął. Tyle ludzi przychodziło. A ten nowy klecha to już nie to samo. Niech mi Sigmar wybaczy, ale jak dla mnie to on ciągle tylko chleje i chleje. W pełni się zgadzam. Słyszeliśmy te dzwony. Tak, bardzo dobrze słyszeliśmy. A dzwon to już w ogóle, to szkoda gadać. Słyszeliście? Napierdala nim jak nienormalny po prostu. Przecież tego się słuchać nie da. Może głuchy jest. Bez ducha. Może głuchy, tak. Myśmy się już przyzwyczaili do tego, że tu różnie bywa. Jak chcecie, to mój kolega jest inżynierem, może wam ten dzwon naprawić. A to już nie tacy byli, co próbowali naprawić. Nawet się nie kłopocz, chłopie, to nie ma sensu. Mówię ci, nie próbuj nawet. Bo był taki, co próbował, to jeden z rusztowania spadł, niby przypadkiem, sobie kark skręcił. Drugi coś tam próbował, niby naprawił, postukał, popukał, pomachał. A następnego dnia znowu to samo było. Myślę, że w takim języku ciała Nata coś się zmieniło w tym momencie. I w tym momencie ja zakasam rękami po prostu. Mhm. Bo ktoś mi powiedział, że lepiej nie próbuj, nie dasz rady. Tak to usłyszałem, że ja, Nat Fleischer, nie dam rady czegoś naprawić. Ja zanim tego Nat zacznie mówić, że on potrzymaj mi nie piwo. Da, to... Ja do tych panów od tego polewam jeszcze kolejeczkę. Nalej mi pipin! To przy okazji nalewam tego Natowi. Panowie, wy mówicie, że się nie da naprawić. No ten tutaj jegomość jest inżynierem najwyższych lotów. Naprawi wszystko, albo prawie wszystko, tak dopowiadam po cichu, tak tylko żeby nadsłyszał. Naprawi wam ten dzwon tak, że będzie go bicie tego, aż w sercu cesarstwa słychać. Jutro porozmawiamy tutaj, panowie przecież nie są kapłanem. Jutro porozmawiamy z kapłanem, będzie naprawione do końca tygodnia, koniec, kropka. O to, z kapłanem oczywiście sobie porozmawiajcie. Oczywiście z odpowiednią cenę. A, to kapłan na pewno jakąś stawkę Sigmar z kiesy. Da. O to się stanie. Ale bo o tym jeźdźcu gadaliśmy, a nie o jakichś tam dzwonach. No właśnie. No, mówią, że jeździec to punkty słabe te ma, że do miasta wkroczyć nie może, bo mury są i te kręgi kamienne dookoła. W tych stronach to stara wiara czuwa nad ludźmi. Trzyma te wszystkie demony, to całe zło z daleka. No, dziadowie nasi kamieni używali do zniesienia murów, no, młyn stary tam na wzgórzu. On pokazuje tak jakbyście byli stąd po prostu, pokazuje przez ścianę, tam na wzgórzu, młyn stary. Jaki wam z głową ze zrozumieniem? Co to? Bieżącej wody też przekroczyć nie może subrat jeden. Zranić go może jeno drewno wierzby. Zwierzby. Ściętej zwierzby, podczas pełni księżyca, to. Tak jest, pamiętam. Jutro w nocy pewnie ten jeździec chędożony osłabiony będzie, skoro dwa księżyce w pełni będą, a nie jeden. Jutro by się trzeba było zmówić i go ukatrupić. Czyli pół grzozy trzeba ściąć wtedy? Nie no, panie niziołku, kołek z drzewa trzeba zrobić, a najlepiej to i dwa. To jest, rozumiecie, no. Tak. Nikt tam z połową... Patrzę. Połową nie będzie chodził tego. No ale to jest dobry pomysł. Z drugiej strony taki duży jeden i go przygnieść tą. Ale to chyba chodzi o to, żeby go przebić. Ale panowie, tak czysto hipotetycznie. Skoro kamieni jak? Się boi, no że tak jakby myśląc głębiej. Mówimy, planujemy. Czysto planując o tym. Bo to jest tak, świetny pomysł. Ja się tak, dołączam. Ale jakby się na przykład takimi kamieniami taki krąg wokół siebie zrobić, to co, że on by tego nie przeszedł? Ale to kolega miał na myśli te kamienie, takie one są, no takimi znaczkami są pokryte, takie mają te. Runy to takie. Jest zakazane, siup, to jest siup, zakazane, takie. To, tuś... O tym się nie mówi, tak. No. To siup, siup, tak to się nazywa. No mi to ciężko wyjaśnić, bo ja żem to widział.
ale sam bym nie zrobił. To podobne jakie pismo jest. Ale ja nie czytam takich rzeczy. No i właściwie. Ten gość tam. Jeden pokazuje palcem i drugi go strzela w łapę od razu. Nie pokazuj. Właśnie. Ja się odwracam w tamtą stronę. Tak, może nie całkowicie, ale po prostu rzucam okiem na szybko. Widzisz mężczyznę, który nie patrzy się jakoś w twoją stronę, więc możesz się spojrzeć bez żadnego problemu. Ten gość tam, Markolf, Bachmaje, ten to dopiero ma pecha. Handluje piwem i żłopie je równo też. Znawca jakich mało. Widziałem, jak rozmawiał z dwójką rolników, zanim zostali zabici. Już nie kupi zboża. Handlował z kamieniarzem, co go jeździec też równo potraktował. Niektórzy to naprawdę pieskie szczęście mają. Ale no... Chłopak żyje, dycha, rozmawiał z nimi. Handlować umie. Ale pewnie z miasta nawet nosa nie wytyka. Nie no, browar ma za miastem, ale ostatnio to tu pomieszkuje, w karczmie. No, chleje na umór od rana do nocy. Boi się, ewidentnie. Też bym się bał tam mieszkać za murami. A mówiłem, mury bezpieczne. Wszyscy się krzynę boją, ale co? Mamy pomrzeć z głodu? Nasza praca jest tam za murami. Farmy, browary, młyny. My tam pracujemy, my tam żyjemy. W dzień trzeba pracować i będzie dobrze. No tak, no w dzień się nie pojawia. Jakby się w dzień pojawił, by było po nim. Ciężkie to życie. Ciężkie. Pipin, ty spoglądasz na tego mężczyznę, który tam siedzi w tylnym kącie karczmy. Pije. Zachowuje się dość hałaśliwie, więc tym bardziej nie zwróca na was uwagi. I w końcu po prostu drze mordę na pełną parę. Dolewka! Tym razem z mniejszą ilością tej cholernej wody. Niesie się po całej sali. Rumiana cera, takiego typowego amatora alkoholu, jest czerwony wręcz. Korpulentna sylwetka i niechlujne, choć drogie ubranie odznaczają go wśród tej klienteli. Ma tłuste, brązowe włosy, które wręcz błagają o przestrzeżenie, a wtóruje im siwiejąca broda. On coś tam marudzi pod nosem, rzuca różne teksty, kiedy wy tutaj sobie rozmawiacie. Oho, zaczyna swoje przedstawienie. Zaraz będzie rzucał kuflami, bo piwa nie dostał. Panowie chwileczkę poczekają i pozwolą, że ja się tym zajmę. I zabieram tam już jak to się nazywa, no, tam gdzie to piwo było nalane, już na końcówce było dzban z piwem, tam już została 1/4 albo i mniej. I podchodzę do tego gościa, siadam, nalewam mu piwo wedle życzenia dla szanownego pana. O, pięknie. Ach, życie. Niedola to jest, a nie życie, powiem ci, niziołku. Pić tylko jaka pozostało. Niedola? Pić tylko pozostało, stało? Bo reszta to kant zada rozbić. Ale czego innego można od życia oczekiwać? A co się stało? Co się miało stać? Ciężkie czasy nastały. Możemy porozmawiać o piwie, o ale, o lagerach, o pilznerach, stoutach, porterach. Ale czy ty się w ogóle znasz na browarach? Niziołczyno. Ja się znam na jedzeniu i napojach wszelkiego rodzaju. Na przykład mogę wymienić wszystkie przyprawy, które są w tym piwie, co właśnie ci zaserwowałem. Goździki, gałki, korzonki z... Tutaj wymieniam różne zakątki cesarstwa. Imperium. Imperium, tak. Pomyłka, Imperium. No rację masz. Wyczuwam wszystko. Prawda to. Ale powiem ci jedno.
Miód pitny. Miód pitny to jest to. Niedawno zacząłem ważyć swoją partię. Moje ule pracują cały rok. A jak zacznie się ten miód ważyć, to dodaje smaku. Dopiero to. A potem... Potem się pojawia to straszydło chędożone i tylko problemów robi. Wszystkim. Aż do nim wie. Ty też pewnie słyszałeś. Do jeźdźcu. Bez głowy. Duch jakiś albo inne straszydło, co się w nocy pojawia. Kurwa jego mać. Słyszycie wy nawet, kiedy on to krzyczy na całą tawernę. Pipin, proszę ciebie o problematyczny test percepcji, czyli to jest test percepcji na minus 10. To jest... Trudne będzie, im się nie uda oczywiście. Percepcja. No nie udało się. Jestem mądry, niespostrzegawczy. Jasne. No i co ja ci mogę powiedzieć? Rozmawiacie, kiedy drzwi do gospody otwierają się. A do środka wchodzi atrakcyjna kobieta, ubrana w bogaty, jednakże funkcjonalny strój. Urzędowa odznaka przypięta jest w widocznym miejscu na płaszczu, tak aby każdy wiedział, z kim ma do czynienia. Kapelusz z szerokim rondem i pawim piórem wbitym na srebrnej szpili dodaje atrakcyjności i takiej zadziorności tej kobiecie, która staje teraz w okolicy paleniska i łapie się pod boki, lustrując wzrokiem całą klientelę. Jej wąskie usta zaciskają się przez chwilę, a bursztynowe oczy świdrują przestrzeń. Bachmaje w tym momencie wypala. Tu siedzimy! I pokazuje na siebie i na Pipina. Kobieta prycha cicho. Uśmiecha się i kroczy pomiędzy stolikami, ale zatrzymuje się, widząc Miranę i Nata. Nie zamierzam wam zbyt długo przeszkadzać. Słyszałam, co się wydarzyło. I w tym momencie cała sala spogląda już na tą kobietę. Jestem Elwa. Elwa Fellgable. Jestem włodarką Halt. Dziękuję wam za szybkie przekazanie informacji w ręce straży. Mogliśmy sprawnie przetransportować ciało Goswina i tego woźnicy do miasta. W mieście dzieją się dziwne rzeczy. Możecie mi powiedzieć, co takiego zobaczyliście? Ta kobieta staje bliżej waszej dwójki. Pipin jest trochę dalej, więc zdecydowanie wybiera was. Jakby oczekuje nieco wyjaśnień. Z jednej strony tutaj Mirana już dawałaś te wyjaśnienia komendantce straży, więc nie wiem, czy chcesz to streścić tak samo, czy chciałabyś czegoś nie powiedzieć, czy chciałabyś coś dodać na przykład. Chyba, że Nat chciałby powiedzieć, to oczywiście tutaj nie wybieram za was. Albo Pipin rzuci się do czegoś. Znaczy, to jak ona tutaj do nas mówi, to wie pani, to tak przy wszystkich, to może no nie wszyscy muszą to słyszeć, to nie wiem, bo może na zewnątrz wyjdźmy, no bo to no niefajne takie chyba trochę. Masz rację. Siądźmy tutaj i ona pokazuje na wolny stolik, który jest waszym stolikiem byłym. Tutaj widzę trochę miejsca. Ona sama zajmuje miejsce obok paleniska i czeka, aż wy się przysiądziecie. To ja widzę, jak tego w kodzie siadają, więc tak. Ja na pewno będę chciał podejść do tego gościa, z którym rozmawiałem, podać mu rękę na podziękowanie. Przy okazji podać mu tak rękę, żeby widzieć, czy on coś na palcach nie ma tatuowanego. A widzisz, że ma jakieś pierścionki, ale to dlatego, że jest, tak jak mówiłem, on ma też bogatszy strój, ma jakiś pierścionek tu i ówdzie, nawet tak jak wiesz, jak patrzysz sobie, no to poczułeś ten odcisk pierścienia. No ale nic takiego nie dojrzałeś w tym momencie. On ci podziękował, przedstawił się jeszcze raz jako Marlok, tak? Bachmaje i podszedłeś. Nat, bo tak, chciałeś też coś powiedzieć? Nie, tylko chciałem powiedzieć, że siadam tak, tam, gdzie kobieta, nie daj czekać jak najszybciej, żeby, bo nie warto czekać.
jak najbardziej. Ale pozwolę też Miranie mówić tutaj, nie chcę sam od siebie, nie chcę wracać w ogóle do tych scen, które pewnie będą mi się śniły w nocy. Koszmarne rzeczy, no. Ale pamiętam, nie jestem pewny, czy już zapomniałem, szczerze mówiąc, co ten duch mówił, czy co ten potwór mówił, ale on mówił coś o oczach, coś jakieś, nie wiem. Zobaczę, czy co Mirana powie tak naprawdę. Dobra, Mirana, no to... No to... Tobie siła. To tak. No to no my tutaj podróżujemy. Jak widzę, że Pipin idzie w naszą stronę, to pokazuję tutaj też z kolegą Niziołkiem. No i podróżowaliśmy i po drodze tutaj do Hal spotkaliśmy pana Goswina, który zaproponował, że nas podwiezie. No skorzystaliśmy, no bo noc ciemna, tutaj daleko. No i też nasz transport jakby za nie mógł, jeśli można tak nazwać rozbicie barki. No i on nam tutaj opowiadał właśnie o tym jeźdźcu, co to tutaj właśnie przychodzi, o tym bez głowy. No i nagle usłyszeliśmy, że jakieś takie parskanie konia, no i patrzymy, a tu stoi na wzgórzu ten jeździec właśnie, no i szarżuje na nas na koniu. Naszemu koniowi głowę uciął, wywróciliśmy się, ten woźnica to tam w to drzewo poleciał. No i pan Goswin wypadł z tego wozu, zaczął krzyczeć, że teraz po niego przyszedł. No i ten jeździec zawrócił. No i jeszcze tak, zanim do nas zaczął szarżować, no to powiedział, że jakiegoś oka nie mamy wyrytego atramentem, to zakładamy, że chodziło o jakiś tatuaż na ręce, na prawej. No i zaszarżował i temu Goswinowi uciął tą głowę. No i tą rękę i zniknął. I no to myśmy te ciała tam do tego wozu, no żeby tak nie leżały, no bo to tak nie wypada, no to ludzie dobrze nam pomogli, to też nie wypada takich zostawić. No i przyszliśmy tutaj i pani komendant tu przyszła i no to też jej mówiłam właściwie to samo, no. No i nas tutaj zaprowadziła, no i tak tutaj sobie siedzimy. Smutna to wiadomość, bo sama byłam w korespondencji z panem Goswinem Samterem. No to dość renomowany interwenient z Nuln. Tam uczył się zawodu i został poproszony o powrót przeze mnie w wysłanych listach. I teraz czuję się, jakbym była odpowiedzialna za jego śmierć. Niestety. A to nie pani, nie, ja tutaj się absolutnie nie zgadzam. Proszę pani, to jest ten potwór, ten jeździec, to nie pani, to nie jest pani wina. To nawet pan Goswin mówił, że jest gotowy, że wie, zdaje sobie sprawę, coś tu dzieje, więc proszę sobie tego nie brać do siebie, bo mama mówi zawsze, że takie coś to pożera ciebie od środka i czy trzeba się trzymać z dala od takich myśli, proszę, pani Elwo. Masz bardzo mądrą jeszcze mamę. Mówił, że on właśnie tak tutaj nas o pomoc prosił, że to w zamian za to, że nas podwozi, to żebyśmy mu pomogli, no ale to teraz to my nie wiemy, no bo jakby on nie żyje, a to nie wiemy, o co mu chodziło, czy to te zabójstwa, czy o co. Ja nie wiem. Dużo zwariowanych rozmów można usłyszeć o tym jeźdźcu. Staramy się zebrać wszystko w całość i ustalić jedną prawdę. Każdy gada co innego. Jedni powtarzają kłamstwa, inni to, co im ślina na język przyniesie. Ale im więcej tych samych opowieści słyszymy, tym lepiej wiemy, jak możemy się przygotować. Nie wyglądacie mi na wojowników, więc nie mogę prosić, abyście byli zbrojnym ramieniem w imieniu nas, w imieniu Halt, ale jeśli będziecie tak mili, jeśli będziecie tak dobrzy i zostaniecie do jutra i popatrzycie, porozglądacie się, może trochę popytacie w mieście, to będę zobowiązana. Oczywiście miasteczko Halt jest skłonne wam zapłacić za wasze usługi.
Tutaj nie, nie widzę. Zapłacić ja tego, ja nagle staję się bardziej żywy. Mhm. I oczywiście chcę się dopytać, ile mniej więcej? Wydaje mi się, że 3 srebrne szylingi na głowę za dzień waszych poszukiwań to dość intratny interes. Za dzień poszukiwań, 3 szylingi, to jeszcze jakieś 30, będzie barka spłacona akurat. Dzisiaj... Tak to skalkuluję w głowie. Dzisiaj w tę ciemną noc jesteście gośćmi miasteczka. Po tym, co przeżyliście, wydaje mi się, że będzie to miłym aktem, jeżeli sama opłacę wam nocleg w gospodzie i wasze wyżywienie. Och, to bardzo miłe z pani strony. No, naprawdę dziękujemy. No, no, no u nas też z funduszami tak średnio trochę, no bo to czasy też ciężkie. Prawda to, Mirana, prawda, ale pani jest tutaj w żałobie, więc nie możemy przyjmować czegoś takiego. Nie, nie, proszę pani. Pani albo... Ja go tak klepię tego łokciem głęboko, żeby się zamknął. I zaczynam. Bardzo dziękujemy. Słyszałem, że w Halt macie problemy z dzwonnicą tutaj. Znajomy jest bardzo dobrym inżynierem. Oczywiście za drobną opłatą. A, tak. Tak, skarżyli się mieszkańcy na to, że dzwon nieregularnie wybija godzinę. Są jakieś problemy. Może powinniście porozmawiać z naszym kapłanem? I on naświetli wam całą sytuację. Albo... Okej, wybierzemy się do niego. Teraz chyba nie będziemy wam kapłana męczyć, bo jest późny wieczór, więc rano się do niego udamy. Oj, kapłan też jest... Pewnie będzie zajęty wszystkim. W końcu trzeba przygotować ciała do pogrzebu. Cóż mogę powiedzieć? Mamy dość spory rynek zadaszony w naszym mieście. Możecie się tam rozejrzeć. Możecie podejść do świątyni oraz do cmentarza. Możecie wyjść poza miasto. Tam całkiem sporo jest farm, młynów. A widać, że głowy nosicie nie od parady, więc wierzę, że dacie sobie radę. Tym bardziej pan, i patrzy tutaj na Nata, z radami od jakże mądrej mamy i pewnie równie mądrego taty, poradzicie. Dziękuję, sobie. Tak. Widzisz, Pipin? Nie będę was już zamęczać, tym bardziej, że pora już późna, wyglądacie na zmęczonych. Pewnie chcecie odpocząć, może napić się czegoś jeszcze, a później iść spać. Także dziękuję wam jeszcze raz. Uiszczę opłatę i do zobaczenia. Jeśli czegoś się dowiecie, dajcie proszę znać. Proszę przyjąć nasze kondolencje, tak? Jest nam bardzo przykro z powodu tej tragedii. Dziękuję bardzo. Ona się podnosi, trochę tak zarzuca tym płaszczem. Następnie słyszycie te podkute buty po drewnie, które się roznoszą i kobieta wychodzi z tawerny. Uprzednio oczywiście zostawiając mały stosik monet, mówiąc, że to za was. Widzisz, Pipin, jaka miła pani? Właśnie tego nigdy nie rozumiałeś, co to znaczy dawać. Za każdym razem, kiedy mówicie, że czasami trzeba pozwolić klientowi, czasami trzeba pójść na jakość, a nie na ilość, czasami trzeba zrobić tą ekstra godzinę i nie oczekiwać jakiejś olbrzymiej zapłaty, żeby mieć tą satysfakcję, rozumiesz, Pipin? Że jak robisz coś, to robisz coś solidnie, coś, co będzie trwać. Nat, gdybym za każdą darmową godzinę, za każdą godzinę dodatkową robił za darmo, to byłbym w plecy już przynajmniej o kilkaset szylingów. A tak, tu szyling, tam szyling, będzie spłacony. Jeśli chodzi o pieniądze, jesteś ze mną. Nie martw się, ja klienta ustalę, klient będzie zadowolony, my będziemy zadowoleni, on nam da jeszcze więcej i jeszcze będzie się z tego cieszył, że nam daje. No, ja się tym zajmę. Ty masz głowę do tego, ja przyznam się, że rzeczywiście im dłużej myślę, to rzeczywiście jakoś to robimy tak, że klient się uśmiecha, bo uśmiech klienta to jest najlepsza rzecz. Oczywiście, ale dobra. Szczęśliwy klient jest najlepszy, bo wróci. Nie tracąc skupienia, co robimy? Póki co chcę się przespać. Rano możemy się przejść do
tego, cóż, jak mi było kapłana, może coś wie, można się przejść, sprawdzić, skoro i tak nasz bohater wskazuje głową tego zapijacznego za mną, i tak przy tego jest tu w mieście, więc można się przejść do niego, zobaczyć w okolicy tej towaru. Może by tak jeszcze się wypytać tych rodzin, tych zamordowanych, bo to wiecie, może oni coś wiedzą, bo to skoro on ściga jakieś grono osób, to coś połączenie musieli być, tak? To jest bardzo dobry pomysł. Jak to dobrze to zaproponowałeś, właśnie miałem to powiedzieć. Może nie miałem tego właśnie powiedzieć, ale musiałem powiedzieć, że muszę to powiedzieć. Może do domu Goswina, no bo on skoro tutaj stąd, tak, no to mieszkanie, może tam coś znajdziemy, tylko tutaj, no to ty, Pipin, byś tam musiał jakieś księgi ewentualnie, no bo wiesz, no u mnie to ani czytać, ani pisać, no to zdamy się na ciebie. Spokojnie, Mirana, ja się zajmę wszystkim, co trzeba przeczytać, przeczytam, co trzeba napisać, napiszę, będziecie zadowoleni. Pan Goswin to żyje w Nuln. Przyjechał tutaj, żeby odwiedzić. Ale rodzinę tu miał. Pochodzi stąd. Może coś jeszcze tu ma. A ten pan tam, ten pijak, przepraszam, ta osoba, no, pijak w sumie. To czym on pije? Jakaś coś złego się w rodzinie stało? Dlaczego? Pytałeś? Bo rozmawiałem z nim, Pipinie, więc... Tak, pszczelarz twierdzi, że tego, że nasz bezgłowy kolega prześladuje tego... mu browar, to ja mówię, no... To, tak jak mówili ci, tak, wspomniali, więc... To pewnie sprawdzić, czemu akurat ten przybytek, albo czemu akurat jego. Wydaje się, że to po prostu o osoby chodzi, no bo skoro było dwóch rolników, którzy z nim handlowali, i ten kamieniarz, no to może nie chodzi o niego po prostu, tylko on po prostu miał takie... pechowe towarzystwo, że po prostu trafiał na tych, których akurat tenże jeździec zabijał. Nie ma pecha. Nie, to coś takiego to już dawno... Zawsze wam powtarzam, że pech nie istnieje. To jest zawsze... Ktoś coś w jakimś momencie spierdoli i jest po prostu relacja łańcuchowa. I to jest ten wasz pech. Jak raz nad coś mądrze powiesz, to się zgodzę. Nie ma pecha, jest tylko suma przypadków. Więc to pewnie będziesz... jest klątwa. To pewnie jest klątwa, która łączy tych wszystkich ludzi. Coś zepsuli, coś musieli bogom podpaść i tak to się kończy. Czekaj, czyli pecha nie ma, ale klątwa jest. No tak. No to pech, albo jedno, pech, albo drugie. Pech to jest jak ktoś coś spierdoli. I to nie jest już ten pech, klątwa. To jest po prostu ktoś coś spierdolił. No to klątwę też ktoś rzuca, jak ktoś coś spierdolił. Ale no. Widzisz, bo w przypadku klątwy to ma skąd to, skądś, konkretnie skądś to przychodzi. A pech to ludzie korzystają z pecha i mówią, że to jest pech. Ale nie mówią nic konkretnego, prawda? Nie mówią. A jak się przyjrzysz bliżej temu pechowi, to okazuje się, że to nie jest pech. Tylko ktoś coś spierdolił, albo ktoś coś brzydkiego powiedział na temat na przykład Sigmara. I tak to się kończy. Więc konkretnie. Musimy znaleźć konkretnie co, może to jest jakiś przedmiot? Słuchaj, babcia... Dobrze, babcia zostaw Hanna. Już te powiedzenia twojej rodziny. Wiemy, że babcia to, mama to, dziadek to, prababcia to, siostra, brat, szwagier, kuzynka. Wiemy. Nie musisz być taki ostry, Pipin. No właśnie. A babcia Hanna miała kiedyś, była przeklęta kiedyś, bo miała brzydki przedmiot. Miała pióro. I to pióro, jak dostała w prezencie, i cała rodzina po kolei chorowała na nogi. I coś strasznie z tych. A pozbyła się pióra i sprawa załatwiona. Ja to przyspieszam, bo rozumiesz, bo ja widzę, że straciłeś już cierpliwość i nie chcesz słyszeć takich historii, bo nie masz czasu. Bo oczywiście, że wielki Pipin musi iść spać. Napił się, a ja pamiętam, jak całe noce siedzieliśmy i chleliśmy i ci nie przeszkadzało, ci nic. A teraz widać, no już nad, nie te czasy, prawda? Mówiłeś, że jesteś najstarszy, paliłeś wolne. Się, no tak to się mieliśmy ja wolne, siedzę nie zarabialiśmy i tyle, się a czas to pieniądz, jak to się mówi. Na tym powiedz mi tyle, czy przed tym, jak twoja ciocia otrzymała pióro, czy tam prababcia, to w rodzinie chorowali? A widzisz. To jest ta część historii, której po prostu nie znam.
bo to by się myliło z całą prawdą. Cała prawda była taka, że był przeklęty przedmiot, który działał, pozbyliśmy się przedmiotu, sprawa załatwiona. Konkretnie. Hmm. A to, czy była jakaś taka historia tam, czy kto, co się działo wcześniej, no widzisz, to było dawno temu. Ja wtedy jeszcze nie żyłem, to mówiłem, że to moja babka opowiadała, więc widzisz. Oni rozmawiają ze sobą, kiedy tutaj Kartmo woli pustoszeje, to jest tam. Trochę piwa jeszcze zostało. Na to oczywiście nie wiem, czy pił więcej, czy nie, czy zbastował sobie, raczej zbastował, tak jak wcześniej zakładał, ale Pipin pewnie tam jeszcze dosiorbał, co pozostało. Nie, dosiorpałem jeszcze dwa albo trzy takie duże kufle. No właśnie, dlatego rozmowa się kleiła, ale przejdziemy sobie dalej, moi drodzy. Bo na zewnątrz znów zaczął poruszyć śnieg. Goście gospody kładą się spać, a wy w końcu znajdujecie trochę odpoczynku. Sienniki mimo szorstkości zapewniają wam nieco komfortu, bo obsługa, ta strasznie miła karczmarka, zadbała o wyłożenie wszystkiego słomą. Brzuchy macie pełne jedzenia, niektórzy mają pełne piwa, dodają wam chęci zmrużenia w końcu oka. Wycie wiatru na zewnątrz daleko i cichy stukot okiennic kołyszą was do snu. Was tak, ale Nat w końcu staje i po prostu domyka tą okiennicę, bo ile coś może napierdzielać tak co chwilę uderzać. Przecież to się nie da zasnąć. Ale jak już jest zamknięte, od razu przyjemniej, od razu spokojniej. Gdzieś tam w tle ludzie bawią się jeszcze w swoich domach. Kufle uderzają o siebie, a pieśni łączą się z modlitwami przeciwko nadchodzącemu złu nocy wiedźm. Moi drodzy, żeby było ciekawiej, zdajmy sobie teraz wszyscy test percepcji przeciętny na plus 20. No ja piękne śpię pod tego. Zostawiasz Pipin czy przerzucasz? Nie no, zostawiam. Dobra. Ja pięknie śpię po tak dużej ilości alkoholu. Kiedyś to nie była duża ilość, ale po prostu... Nie no, trochę wypiłeś jednak. Mimo wszystko trochę wypiłeś. Śpisz, może nawet sobie troszeczkę pochrapujesz, ale jak jeden mąż, Nat i Mirana, otwieracie oczy, kiedy słyszycie odgłos ciężkich stóp, który wyrywa was ze snu. I ten odgłos dochodzi ze strony sufitu. Tak jakby ktoś chodził w tym momencie po dachu. Łup. 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 Przechodzi dalej. Słyszycie puf, głośno, jakby coś spadło. A następnie bardzo głośne uderzenie w drzwi do karczmy, jakby ktoś chciał je po prostu wyważyć. I przejdźmy sobie. Słyszycie krzyk. Ja od razu wyciągam sztylet. Mhm. Buzowipina. Przyszedł po nas. Przecież nie może wejść do miasta, uspokój się. Ale ona mówiła, że to może być kłamstwo, to może być prawda. Ja mu daję z liścia. Ja mu daję z liścia, uspokój się. Ja... Pipin już nie śpi. To jest pewne. Mhm, nie śpi już. Ja wychodzę. Tak lekko nie miały. Co się stało? I co tak wali o 3 w nocy chyba w drzwi? Ludziom by spać podali. Na pewno. Nat jest spanikowany i chaotycznie będzie krzyczał cię, trzęsąc całe twoje ciało, że przyszli po nas. Przyszedł po nas. Dobrze. Nat, nie trzęś, nie trzęś. I tak walę mu... Niezbyt silnie, ale tak w głowę, żeby się ogarnął pięścią. Słyszycie, tak, że drzwi do karczmy zostają wyłamane. Od razu, tak jakby pod drzwiami tymi następnymi, w tych siennikach, gdzie wy śpicie, czujecie ziąb, jak przenika wręcz do szpiku kości. I słyszycie głośne pomocy, kurwa! Które niesie się pustą karczmą w tym momencie.
Nad odstaw mnie, trzeba zobaczyć, co się na dole dzieje. O, odstaw mnie. Na tym samym piętrze jesteście, to jest jednopiętrowa, jednokondygnacyjna gospoda. Mirana już mnie trzasnęła, to na pewno już przestałem tak, cię dotykać. Tak, tak, tak. Okej, to ja biegnę zobaczyć, lekko jeszcze, no może jeszcze nie zaspany. Co ty robisz? Oszalałeś, nie otwieraj drzwi! Mówisz to w momencie, kiedy Pipin te drzwi otwiera. Powiedział, że biegnie to zobaczyć. W skąpym świetle świecy, czy też świec, widzisz browarnika, z którym rozmawiałeś, Markolfa, ubranego w koszulę i spodnie. Biegnie on korytarzem, przebiega wręcz obok, a za nim znajduje się jeździec. Jego czarna zbroja lśni na pomarańczowo, kiedy płomienie świecy odbijają się od niej w ciemności. Jeździec posuwa się naprzód powoli, krok za krokiem przez otwarte drzwi gospody. Każdy krok wydaje się wstrząsać pod nim, a zbroja brzęczy. To ja takie zamykam drzwi za sobą, jak tamten biegnie. Mhm. Dajcie jakąś ławkę, cokolwiek, byle zabarykadować. Szybko, nad. Ławkę, dobra. Cokolwiek, szafę, komodę. Tam nic nie ma, to jest sala tylko z siennikami tak naprawdę. I wy tam sobie śpicie. Dostaliście opłacony pokój. Słyszycie stukot, jakby coś się wywracało. Gdzieś jakiś stół, może ława. Słyszycie głos, który rozchodzi się po całym przybytku. Spiłeś się piwem, więc będziesz moim żniwem. Wina i napitki. Twój koniec będzie szybki. Kolejne uderzenie. Coś gdzieś upada. Słyszycie głośne trzaśnięcie o ziemię dzbanu, który wcześniej mógł być wypełniony piwem. To się rozwala pewnie na kawałki. Jakby szamotanina, uderzenia, czegoś. Rzućcie sobie na opanowanie wszyscy. My jesteśmy na parterze, tak? Tak. Dobra, na opanowanie. Na plus 20, jeżeli jeszcze nie rzuciliście, rzućcie sobie. Tak, tylko ja wiadomo. A gdzie to jest opanowanie? Opanowanie to jest cool. Tak, cool to jest. Z angielskiego cool, na polskiej karcie opanowania. A, dobra jest. Plus 20, tak? Tak, poproszę. Nie no, panowie, no to ten jeździec to nie może być taki zły, skoro kurna rymuje przy zabijaniu. Nat, ty słysząc ten głos, zaczynasz się trząść. Też panikujesz trochę kolejny okno, raz. Okno! Czy oko, tu nie jest wysoko. Okno? Jak będzie okno... Tak, jest, oczywiście. Sam zamykałeś okiennicę przecież. Miałem zaproponować okno. No właśnie. No i myślę, że zrobię coś głupiego. Dobra. Tak, on jest spanikowany. On jest spanikowany, więc rzuca się prosto w stronę tego okna, wywala te okiennice na zewnątrz i rzuca się wprost w ten śnieg. Tam kubka śniegu napadała, więc po prostu nad wpadł. Na początku tylko ci wystawały nogi, ale przekopałeś się trochę. Jest ci potwornie zimno, ale w tym momencie nawet nie reagujesz na to. Po prostu jakbyś płynął w tym śniegu. Do twojego umysłu nie dochodzi, że trzeba się podnieść i biec dalej, tylko po prostu płyniesz, zagarniasz ten śnieg płynie, pod siebie. Tak. Dobra, Pipin? Szybko, Mirana przez okno, browarnik też. Ja. Browarnika dobra, tu nie ma. Już pobiegł? Browarnik przebiegł ci tylko obok ciebie, on nie wbiegł do pokoju, on przebiegł, a ty zamknąłeś drzwi, żeby nic się nie stało. Zostawiłeś go. Do nas biegł. Nie, okay, dobra. Zostawiłeś go. Okej. Okay. To też będę wychodził. Wychodzicie. Wręcz przeciwnie. Mirana nie wychodzi. Co zamierzasz, Mirana? Powiedz. Ja bym chciała delikatnie otworzyć drzwi i zobaczyć, co tam się dzieje. Czy ten jeździec tam jeszcze jest? Co, generalnie, co się dzieje? Dobra. Mirana, proszę od ciebie test percepcji. Znowu na plus 20. Niech będzie to przeciętny test. Super. Tak. Otwierasz te drzwi. I widzisz, że na ziemi, na środku pustej teraz karczmy, coś leży. Coś jakby wisiorek. Upadł tam. Widzisz, że wszystko jest tutaj porozrzucane. Porozwalane w drzazgi są niektóre
stoły, tak jakby właśnie ktoś machnął, trzasnął tym toporem i przeciął je w pół. Dodatkowo widzisz plecy wychodzącego jeźdźca z tego przybytku, który krok za krokiem rusza. Następnie odwraca się, łapie za jakąś linę i ucina ją. I następnie znika z powrotem na dachu. Tego browarnika nigdzie nie ma. Nie widziałam, żeby gdzieś ten jeździec go może ciągnął. Nie, za ale sobą. Nie, na początku nie, ale musiałaś się przypatrzeć trochę dalej i widzisz, że pośród padającego śniegu biegnie śmiertelnie przerażony Markolf. Biegnie dalej, ogląda się za siebie co chwilę, kiedy jego rozchełstana koszula furkocze wręcz na wietrze. W tym mroku i padającym śniegu praktycznie nie widzisz jego sylwetki, ale musisz przymrużyć oczy, coś widzisz, a tym bardziej słyszysz. Wy też słyszycie i może to trochę ciebie nadotrzeźwia. On tutaj jest! On tutaj jest! Jeździec po mnie przybył! Pomocy! Sam sobie zgotowałeś ten los, człowiecze! Sam sobie zgotowałeś ten los! One idź ode mnie! Odbiegaj ode mnie! Z dala! Uciekam. Dalej, panika. Ja bym chciała wybiec przed karczmę i zobaczyć, czy ten jeździec jest gdzieś jeszcze na dachu. Był. Ale teraz już go tam nie ma. Pipin, co ty chcesz zrobić? Jeszcze tylko zapytam Pipina, czy on coś zrobi, bo ty też się przewaliłeś na drugą stronę, tak? Chciałeś wyjść przez okno? No tak, nie pomyślałem i w sumie wyszedłem przez okno. Za Natem. Nat tam spanikował, więc czy coś robisz, czy... Więc właśnie się zastanawiam, co ja mogę zrobić. Generalnie chcę pogonić za tym uciekającym browarnikiem. Dobra. I ty zaczynasz biec w tamtą stronę. Nat mówi, że nie, jak najdalej ode mnie. Ty skręcasz w bok, bo wyszliście przez okno na boku karczmy. Mirana, ty oglądasz się na dach, w stronę dachu i widzisz jedynie przelatujący nad swoją głową topór, który leci dalej. I dalej, i dalej. Głośne cięcie, kiedy biegnący Markolf pada na ziemię, bo ten perfekcyjny, precyzyjny rzut odcina mu głowę. Ciało opada na ziemię, tryskając krwią, a ciężkie kroki jeźdźca znów słychać, ponieważ kiedy spojrzałaś się w tamtą stronę, on jakby zeskoczył z głośnym łupnięciem na ziemię i zaczął kroczyć w stronę browarnika. Unosi swój topór znowu, najpierw go wyciągając z ziemi i kolejne mlaśnięcie świadczy o odrąbaniu prawej dłoni. Słyszycie głośny gwizd. Bo Pipin, musiałeś się zatrzymać w tym momencie, kiedy zobaczyłeś tę scenę, może w pół drogi. Gdy na ulicy pojawia się Rumak, który przebiega pomiędzy Pipinem a Miraną. Jeździec wskakuje na niego, a następnie gna w stronę muru, który zostaje z łatwością przeskoczony przez konia. I oboje znikają w mrokach nocy. To, co teraz zobaczyliście, nie jest normalne. Bo ten mur ma przynajmniej 3,5, może 4 metry. Nat, ty czujesz, jak to ten niepokój zdaje się po prostu odchodzić, zdaje się zanikać. Nagle nie ma i ty jakbyś ocknął się, jakbyś się obudził z takiej matni, że płyniesz w tym śniegu, leżysz, zasłaniasz się rękami, ale nic się nie dzieje, nic tu nie ma. Jest w porządku, już odeszło. To wszystko działo się tak szybko. Pipin, Mirana, stoicie. Co tu się wydarzyło? Co robicie? Ja bym chciała wrócić do karczmy i... Dobra. Mówię, że tam jakiś wisiorek leży. Coś takiego. Coś generalnie zauważyłam. No to chciałabym podejść i przyjrzeć się temu czemuś i to wziąć. Dobra, w porządku.
Wracasz się do karczmy i widzisz, że jest to wisiorek, na końcu którego jest jakby medalion, ale coś, jest on dosyć duży. Jest to wisiorek komety. Komety z dwoma ogonami, który noszą członkowie kultu Sigmara. Jest to symbol sigmarycki, symbol imperialny. Kiedy odwracasz ten wisiorek, widzisz, że jest tam coś napisane. Po prostu. Czekam, aż Pipin przyjdzie i zapytam się, czy wie, co tam jest napisane. Browarnik, który upadł bez głowy, jest daleko ode mnie? No nie, ty jesteś najbliżej od niego, może kilkanaście metrów, więc ty to wszystko doskonale widziałeś, kiedy biegłeś. Chodzi... Ktoś już wychodzi, czy nadal jest jeszcze pusta ulica? Nie, jest pusta ulica. Jesteś pierwszy, bo to jest chwila po, to 10 sekund minęło może oczywiście. Dobrze, to zanim ktokolwiek przyjdzie, na pewno będę chciał rzucić na niego okiem. Dobrze. Czy nie ma tam czegoś ważnego? Dobrze, w porządku. To może być ważne na śledztwa, nie patrzcie się tak na mnie. Podbiegasz do niego i zachowując trzeźwy umysł, na chłodno zaczynasz go przepatrywać, nie oszukujmy się. Zauważasz, że... Bo ty przypatrywałeś się jego dłoni. Zauważyłeś, że po odcięciu jego prawej dłoni, tą, którą ci podał, ten pierścień, który on miał na palcu, został zdjęty i upuszczony na ziemię, wyrzucony, jakby nie był istotny, jakby tylko sama dłoń była ważna. I kiedy przeglądasz jego też rozchełstaną koszulę, zauważasz, że wewnątrz jego koszuli znajduje się notatnik. Kiedy tylko przekartkowujesz go, czy sprawdzasz, co tam jest, widzisz, że są bardziej jakieś... Bardziej zabieram notatnik, nie przekartkowuję go teraz, tylko po prostu zabieram, żeby podać... Właśnie chciałem tylko powiedzieć, że to może jest notatnik, ale to są takie luźne kartki bardziej, coś takiego, wiesz? Dlatego jeżeli to bierzesz od razu, to ci się rzuca w oczy. Chcę powiedzieć, żebyś mógł potem sobie to odegrać. Widzisz tam jakieś diagramy, mapy, pismo, takie niezrozumiałe rzeczy. Nawet nie czytasz tego, tylko chowasz od razu. To, co ci powiedziałem, co na pierwszy rzut oka miałeś. Zabierasz to ze sobą. No i nad. Troszkę zawstydzony, ale będę się wracał. Mhm. Głupio mi. Po prostu mi głupio, bo uciekłem, bo spanikowałem. No ale co miałem zrobić? No... Wszyscy mówili, nawet Mirana mówiła, że do miasta nie wejdzie. Wszyscy potwierdzili, że nie wejdzie. I dupa! I wszedł! I był! Znowu z nami! I to nie jest normalne. Ja cały plan z naprawą wielkiego, jebanego dzwonu, pizdu. Ja jutro z rana, nie wiem jak oni, ale ja stąd wychodzę. Nie mam zamiaru wracać do tego miejsca i kropka. I tak będzie. Oczywiście pewnie Nat zmieni zdanie, jak porozmawia z Pipinem, porozmawia z Miraną i się uspokoi, ale na czas ten, no niestety Nat jest taki rozdygotany, niepewny, też zmęczony swoim zachowaniem i będzie irracjonalnie podchodził do wszystkiego. Mhm, jak najbardziej. Co tu się do cholery wydarzyło? Słyszycie głos wściekłej komendantki, która wbiega na to miejsce, na plac? Razem z kilkoma strażnikami. Cholera! Nie zdążyliśmy. Czy to... Tak, podkiwam głową. Dokładnie, też stracił głowę. Przed chwilą tu taki przyszedł, rzucił toporem, który do niego wrócił, potem wszedł na konia i przeskoczył przez ten wasz płot, który nazywacie murem. Jak przez... Tak. Przez mur? Przeskoczył 4 metry albo i więcej. Nie pytajcie się mnie. Ale wy jesteście cali? Ona się rozgląda, bo widzi tylko Pipina, kiedy Nat gdzieś tam wraca boczkiem do karczmy, a Mirana jest w środku. Tak, bieg tylko za tym już świętej pamięci człowiekiem. Ale wy macie pecha do cholery. Ale nic wam nie zrobił, nic ci się nie stało, ziołku. Ja żyję, tylko kamienie na bruku są zimne, to trochę mnie stopy bolą, ale to tyle. Pierwszy raz odważył się zaatakować kogoś w mieście. Trzeba wzmocnić strażę, muszę porozmawiać z włodarką Elwą. Nikt nie jest bezpieczny, skoro możemy być zaatakowani we własnych domach. Schowajcie się do karczmy, zareglujcie drzwi. Nie wychodźcie do rana.
porządku, moi drodzy. Możemy przyjąć, że spotykacie się znowu w tej karczmie, gdzie zbudzona karczmarka, zrozpaczona trochę tym, co się stało, będzie próbowała poustawiać te ławy, pozapala znowu pochodnie, jakieś świece, no bo zejdzie jej jeszcze trochę tutaj na tym. W żaden sposób nie będzie chciała od was pomocy. Nawet jeżeli będziecie się tutaj narzucać, jesteście zmęczeni, jesteście padnięci, wiecie, że nie macie za bardzo siły, a tym bardziej, że serca dość mocno biją wam, kłaczą. Powiedzcie mi, jak wasze postaci chcą podsumować tę scenę, to co tutaj zaszło? Czy chcecie ze sobą porozmawiać, jakoś się podzielić tymi informacjami? Ten wisiorek chciała pokazać z tym napisem. Chodzi mi właśnie głównie o ten napis, bo nie wiem, czy Tenat umiesz czytać, czy tylko Pipin? Tylko Pipin. Ja Pipin czyta za mnie, całe szczęście, okay. Więc nie ma problemu. Dobra, bo nie byłam pewna. No to Pipin, weź, zobacz, bo tu leżało na ziemi, to może ten browarnik mu wypadło. Co tu jest napisane? Bo nie wiem, ślaczki, co to jest, o co tu chodzi? To nie są ślaczki, tylko litery. Biorę do ręki, przeglądam ten meteoryt z dwoma końcówkami, tą kometę i patrzę, co jest z tyłu napisane. Tam nie ma zbyt, wiesz, dużego tekstu. Tam jest po prostu imię i nazwisko. Ute Bott. Ute Bott. Mhm. Będzie się trzeba dopytać. Ute to jest imię i Bott to jest nazwisko. Domyślam się. Stara kapłanka. Mówisz? No właśnie. Myślicie, że tutaj Sigmaryci są zamieszani? Czy tu w tej świątyni? Znając życie, to tam, gdzie kościół, tam wszystko jest zamieszane. To jest wszystko no możliwe. I czemu on ten wisiorek jej miał? No to... Miałbym swoje podejrzenia, ale dobra. Rano się tym zajmę, póki co jestem zbyt zmęczony na myślenie. Dobrze, moi drodzy. Przeskoczymy sobie w takim razie do poranka, jeśli nie macie nic przeciwko. Nie mam. Nie. Tym razem poszliście już spać. Dość spokojnie. I powitała was ponura atmosfera poranka w Hald. Mieszkańcy są przerażeni wizją śmierci, którą może sprowadzić na nich jeździec. Bo teraz, według ludzi, nigdzie nie jest bezpiecznie. Śniadanie, które zostało podane, przełykane jest z wielkim trudem. A o zabójstwach mówi się coraz więcej głosów podnosi ten temat. Na śniadanie podawane są płatki owsiane z miodem. Bardzo słodkim miodem. Czujecie, że jest aż za słodki. Z małego garnca miodu stojącego na stole nieopodal was, widzicie, przełykając kolejną porcję, jak wyłania się pojedyncza pszczoła, która wychodzi z tego miodu. Lata przez chwilę, po czym pada martwa na stół. Życie... Świeży miód, widzę. Słucham? Świeży miód. Świeży miód, jak najbardziej. Życie musi jednak toczyć się dalej. Bramy osady otwierają się, a z towarami poczynają przybywać rolnicy i drwale. Stado owiec kotłuje się w centrum miasteczka i jest kierowane do swoich zagród. Kilka owiec jagni się niezgodnie z porą roku. Jak to tak w zimę? Dziwnie. Moi drodzy, niepomyślna była to noc, poprzedzająca noc wiedźm. Jeśli nowy rok taki będzie, to nie ma prawa być pomyślny.
Ludzie, którzy nie są zajęci swoją pracą, zbierają od leśników liście, a następnie przysiadając na ławach, krzesłach, w karczmie czy przed swoimi chatami, tkają wianki. Powiedzcie mi, czy wasze postaci mają test wiedzy Reikland, czy coś takiego? Bo raczej teologii żadnej nie macie, ale... Nie. Ja mam wiedzę Reikland. Ziołek... Mam wiedzę Reikland też. Też. No to rzućcie sobie na zwykły test, bez plusów. Stafford, rzuć okiem na chwilę na grupę. Rzucam chwilę okiem. Ja bym sobie chciała przerzucić. Dobra, to przerzuć sobie. Mirana. W dawnych czasach, może ktoś ci opowiadał, może babka z dziadem bajali, jak to dawniej bywało. Nie za ich czasów, ale w czasach jeszcze przed samym Sigmarem, zanim Imperium powstało. W czasach, kiedy pierwsze plemiona ludzi zasiedlały te ziemie. Takie wianki, które ludzie teraz tkają, miały za zadanie odstraszać złe duchy w momencie, kiedy wianek taki zawieszono na drzwiach domostwa. To konkretnie związane jest ze starymi kultami urodzajności, które, tak jak powiedziałem, panowały bardzo, bardzo długo przed założeniem samego Imperium. Do waszych uszu dochodzi głośny zaśpiew. Miejscowy kapłan Sigmara prowadzi powolną procesję przez miasto. Ludzie śpiewają hymny, a w powietrzu unosi się zapach kadzidła. Na prowizorycznych lektykach, które jeszcze wczoraj były drzwiami, ułożone są ciała niedawno zabitych. Obok lektyk porusza się lokalny grabarz, który uwija się jak w ukropie, aby zdążyć odmierzyć ciało do odpowiedniej trumny. Więc obok zaśpiewu, obok tego smutku, biega w tej z powrotem jakiś mężczyzna z miarką i przerzuca ją przez te lektyki. Nie ma tu kapłanów Mora. Jak dowiadujecie się, zaglądają tylko raz na jakiś czas. Dopóki żaden z nich się nie pojawi, to tych biedaków chowają w taki właśnie sposób. Karczmarka nawet mówi wam, że to nie po Bożemu. Tak nie wypada. A w związku z tym, że jakoś się z wami zżyła, przestrzega was jeszcze, że ludzie zaczęli o was mówić. Ludzie mówią, że wy pecha przynosicie. Więc musicie uważać, żeby was nie wzięli na widły. Ale czy wezmą was na widły, czy nie, no to przekonamy się w drugiej części piekła, które jedzie do Halt. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszą sesję. Dzięki. Dzięki. Ta przyjemność po mojej stronie. Nie możemy przynosić pecha, bo nie ma przecież pecha, tak? Są tylko klątwy. Nie ma, tylko ktoś po prostu... Nie ma pecha, są klątwy. Nie ma pecha, po prostu ktoś coś spierdolił. Ktoś coś spierdolił. To my byliśmy w niewłaściwym miejscu o niewłaściwej porze. To jest nasza... To jest dobre hasło na koszulkę. Nie ma pecha, po prostu ktoś coś spierdolił. Zobaczymy, jakby co... nie było, to spierdoliliśmy Barkę, więc to może o to chodzi. No, nam Barka to jest tam mała rzecz. Dobra, zobaczymy się w drugiej części.